Cała Polska skąpana w podziwie dla Jacka Magiery. Nie wiem, czy u ciebie, Mietku, również, bo u mnie rozstawiono pod blokiem zamek dmuchany w kształcie Jacka Magiery. Dzieci od bladego świtu bawią się na tym darmowym dmuchanym zamku. W mojej Biedronce wycofano gang mocniaków, wprowadzono gang magieraków i są różne Jacki Magiery, jeden z Sosnowca, jeden z czasów Legii w Lidze Mistrzów. Wszędzie dyskutuje się o tym, jak wspaniałym człowiekiem jest Jacek Magiera, jak wspaniałym szkoleniowcem jest. Nawet taki komentarz wczoraj na gol.pl, że jestem kibicem Legii, Jacek Magiera ograł mnie 4-0 i tak mu dobre życzę. Wspaniały człowiek, niezwykła sympatia. Mieciu, co ty o tym sądzisz? Witam serdecznie wszystkich widzów. Jeśli ktoś ogląda nas z Katowic, to pewnie kojarzy taką akcję, że prezydent Katowic często pojawia się na premierze bądź też w stawianiu beboków. To są takie figurki małe i one stają w jakichś różnych miejscach. Ja tego nie rozumiem do końca, ale tak się dzieje. Jest na przykład w social mediach, że no, prezydent Katowic tutaj przyjechał, bo nowy bebok i ludzie... Stawiać beboka, tak? Prezydent Katowic postawił beboka. Tak, on przy tych bebokach się... Chyba się to bebok nazywa, nie? Mam nadzieję, że czegoś nie przekręciłem. No w każdym razie zmierzam do tego, że teraz mają beboka takie małe figurki Jacka Magiery zastąpić, tak? Więc u nas w taki sposób się to celebruje. Tak, oczywiście jest tylko jeden osobny obóz. Obóz krytyków Jacka Magiery i mamy go szczęśliwie w programie. Jest nim Juliusz Sipika. Julku, odkąd tylko Śląsk ograł 4-0 Legię, którą chwalisz od początku sezonu jako najlepszą drużynę od czasów Chicago Bulls, dużo osób pytało, zastanawiało się, jak tym razem podejdziesz do wygranej wspaniałego szkoleniowca Jacka Magiery. Jurek ma chyba coś napisane oświadczenie jakieś, bo widzę, że będzie czytał. Widzę, proszę. Ja mam gang mocniaków, znaczy magieraków też u siebie w Biedronce i u mnie w Biedronce są tylko te magieraki zwalniane ze Śląska Wrocław ostatnio. Także jak patrzyłem, to cały kosz jest nimi wypełniony. Także nie wiem, czy to jakiś przypadek, czy to tylko znak sygnał. No niewątpliwie ten mecz stoi pod takim, bym powiedział, filmowym nawet znakiem. Że jak są te wszystkie filmy o tych wielkich strategach, no nie wiem, na przykład o Aleksandrze Macedońskim albo o Napoleonie, no to te wszystkie filmy o wielkich strategach zazwyczaj łączy jedna postać, tak? I ta postać ewidentnie była w tym meczu Śląsk-Wrocław, Legia Warszawa. W każdym filmie o wielkim strategu jest jakiś tam wielki strateg, no, ale to nikogo nie interesuje, i jest jakiś antagonista, który pomimo przewagi po prostu jest beznadziejny, przewraca się o własne nogi i dlatego ten wielki strateg przegrywa, znaczy wygrywa, i dlatego w tym meczu Śląsk-Legia był ten antagonista i to był Rafał Augustyniak. On w tych wszystkich filmach grał tych wszystkich ludzi, którzy przegrali z Napoleonem, Aleksandrem Macedońskim i całą resztą filmowych. Czyli postaci. Jakby uściślając, Julku, dlaczego nie można pochwalić warsztatu Jacka Magiery po tym meczu, bo? Bo trzeba pochwalić warsztat Rafała Augustyniaka w dowodzeniu defensywą Legii Warszawa, która po prostu przewróciła się o własne nogi. Z tą defensywą Legii Warszawa ŁKS by zremisował. Ja jeszcze dopytam, ponieważ chciałem zauważyć, czy nie jest tak, że Piotr Samyc-Talar, którego skądinąd znasz też dobrze z oszałamiającej kariery w Widzewie... Was miałem pytać o to. To było moje pytanie. Jak wy spoglądaliście na Piotra Samyca-Talara, jak w Widzewie? No właśnie chciałem o to Julkę konkretnie zapytać, bo to Magiera wskrzesił Samyca-Talara jak gula w kazamatach nienawiści w Diablo 2 wskrzeszała krwawa orlica bodajże. Także wskrzesza Samyca-Talara. Na lewej obronie wymyśla Macenkę, typa z drugiej ligi i dodatkowo no po prostu, wiesz, to Exposito kupione. No ja nie wiem już, nie wiem czy widziałeś, Jurek, ale nawet atmosfera była taka na Śląsku, że obok 40 tysięcy kibiców jeszcze w pewnym momencie Exposito grał na bębnach po meczu. Tam jest taką atmosferę zbudował Jacek Magiera. Tam jest słońce. Wszędzie dzisiaj jest brzydko i pada deszcz, a we Wrocławiu cały czas jest słońce, bo zadbał o to Jacek Magiera.
Atmosferę bardzo doceniam. Bardzo się jarałem tym, że cały stadion, 40 koła prawie ludzi było. To patrząc na Śląsk Wrocław z zeszłego sezonu, a to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego. I ja jaram się, że takie mecze ekstraklasy są. Mam nadzieję, że wejdzie to w normę w ogóle we Wrocławiu i że nadal po zwolnieniu Jacka Magiery 40 tysięcy ludzi będzie przychodziło na stadion we Wrocławiu. Tak, Piotr Samiec-Talar to rzeczywiście dużo. Zrobienie z niego czegokolwiek to muszę, no może nie pochwalić, ale powiedzieć słowa nie negatywne w stronę Jacka Magiery, ale cały czas chciałem powiedzieć, że nadal Piotr Samiec-Talar ma więcej nazwisk niż strzelił bramek Legii. Ale ma pięć asyst. Ma pięć asyst już Samiec-Talar w tym sezonie. Więc też nie róbmy nie wiadomo czego. No nie, no to dużo, to naprawdę dużo. Bardzo wysyłam obojętne słowa, nie negatywne w stronę pana Jacka Magiery za zrobienie z Piotra Samca-Talara czegokolwiek. Że on, że jeszcze gra w piłkę nożną, to jest w ogóle, znaczy to jest jego wielki sukces, bo on już dawno powinien przestać grać w piłkę nożną, a że jeszcze gra w tym sezonie w piłkę nożną na jakimkolwiek innym poziomie niż fatalny, no to naprawdę dużo obojętnych słów w stronę pana Jacka. To jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, że ta historia jest od wczoraj powtarzana jakieś 740 razy, ale że Samiec-Talar teoretycznie nie powinien grać w tym meczu, tylko tak się zdarzyło, że w jakimś sparingu zagrał dobrze i zmysł siódmy czy nawet ósmy trenera Magiery postanowił dać mu jednak szansę w tak ważnym meczu jak z Legią od pierwszej minuty i on w tym meczu był najlepszym piłkarzem na boisku. Słuchajcie, bardzo opiniotwórczy portal, którym lubię się tutaj posługiwać, flashscore.com, dał Piotrowi Samcowi-Talarowi notę 9,5. To jest najwyższa nota, jaką widziałem, odkąd obserwuję noty na portalu flashscore.com, czyli od niedawna. Jak a czy można porównać tak? Dangerous Attacks z portalu Flashscore? No, to jest bardzo ważna statystyka. Dobrze, tak, że o nią pytasz, bo Dangerous Attacks to jest coś, na czym lubimy się opierać. Otóż Dangerous Attacks 75 do 41 dla Legii. Czyli Legia wygrała w Dangerous Attack? Dangerous Attack wygrała, tak. Dałeś mam twarzę. Costa Runaić, Dangerous Attack, po prostu międzynarodowy portal Flashscore, znany z tego, że bardzo dokładnie śledzi Dangerous Attacks w Ekstraklasie, przemówił cyframi. To są liczby. To jest coś, czego nie można podważyć. 75, ale zobacz, jak została skonsolidowana defensywa Jacka Magiery, skoro oni oparli się 75 atakom, dangerous atakom, czyli niebezpiecznym atakom Legii Warszawa. To naprawdę musi, to jest obrona jak skała. Imponujące. Słuchaj, to jest jakieś XIX-wieczne catenaccio, które po prostu zamurowało się we własnym... Mówimy teraz, Leszku, o Dangerous Attack, a nie o wyniku meczu. Zamurowało się we własnym polu karnym i tylko cudem przetrwało 75 Dangerous Attack z Legii Warszawa, która, no, jak wynika z tego wspaniałego portalu, panowała na murawie, po prostu rządziła w środku pola. Ale wy nie wiecie jeszcze jednej rzeczy. Trener Jacek Magiera to jest wspaniały taktyk, nie tylko jeśli chodzi o taktykę piłkarską. Ja słyszałem, nie są to potwierdzone oczywiście informacje, są to plotki, że cała akcja z zadymieniem boiska to również był plan Jacka Magiery, który po prostu podstawił swojego człowieka od zadymiania boiska. Jacek Magiera po prostu wie, w jakich strojach gra Śląsk Wrocław, wie również, jaki jest kolor murawy i dodał sobie... No dodał sobie te wszystkie czynniki i uznał, że zadymienie boiska w odpowiednim momencie może po prostu przysłużyć jego drużynie. Tak też się stało. Przypominam, że przy bramce na 4-0 piłkarze Legii po prostu nie widzieli Erika Exposito, bo ten schował się koło linii bocznej. To też był oczywiście plan Jacka Magiery. Zlał się im totalnie z tym dymem, z tą murawą, no i uciekł sobie. Ja też to słyszałem, Julku, no to chyba musisz docenić, jeśli chodzi o Jacka Magiery, ten niesamowity taktyczny, tą roszadę w Makao. No, bardzo, bardzo ciekawe. No ale ja chciałem tylko powiedzieć, że Rafał Augustyniak w tym meczu to nie tylko nie widział, jak było zadymione. On w ogóle wrócił prosto z meczu blind futbolu i opaski jeszcze nie zdjął. Dlatego mogły pewne jakieś problemy w obronie Legii występować. Także no, może plan sprytny
ale jakby Rafał Augustyniak i tak nic nie wygrał. Cieszę się, że do tego stopnia doceniasz, Julku, Jacka Magierę, że dzięki kunsztowi Jacka Magiery Rafał Augustyniak, do niedawna wymieniany jako potencjalny kadrowicz, został do tego stopnia ośmieszony przez Śląsk Wrocław i niedawnych drugoligowców jak Piotr Samiec-Talar. Przypomnę, że nawet w tym meczu udało się wpuścić Jackowi Magierze Łukasika, tak więc jeszcze wkład w to zwycięstwo 4-0. Ja mam do was pytanie, czy waszym zdaniem Jacek Magiera powinien zostać brany pod uwagę przy tworzeniu nowego rządu? Światowego. Nie, w Polsce będzie teraz parlament tworzony i ja nie wiem, czy jakieś ministerstwo. No, ministrem mógłby zostać. Nie wiem od czego. Ministerstwo sukcesów. Czy w Polsce jest ministerstwo magii już zrobione, czy jeszcze nie? Jak jest, to jak najbardziej. Nie, ja za to chciałem pochwalić, że na boisku pojawił się duet Łukasik Zohore. I to jest super, bo to by bardzo mi się podobało. Chciałem powiedzieć, że tak już jak przeciwnik jest poniżony, to poniż go jeszcze bardziej. I to było coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wspaniałego. Czyli też byś to oddał Jackowi Magierze, że duża rzecz. Tak. Łukasik Zohore, wpuszczenie, no to daje okejkę. Na to daje naprawdę duży uśmiech, bo to było naprawdę takie, to było wbicie szpili, powiedzmy sobie szczerze. To było coś więcej niż taktyczna zmiana. To z taktyką nie miało nic wspólnego. Zobacz, Bartek, jak na osobę całkowicie zniechęconą do Jacka Magiery, trzeba przyznać, że Julek dzisiaj pęka. Pęka to zdroje. Powoli tak. Pytanie, czy będzie miał jeszcze szansę na to, żeby pękać. No nie, bo wiesz, to Śląsk, nie będzie szansy na ten, bo Śląsk Wrocław teraz ma Beniaminków chyba dwóch mecze. To raczej ciężko, żeby Magiera to przegrał. Więc będę musiał tylko zewrzeć bardziej szyki. No, słuchajcie. Ja pisałem takiego tweeta. Strasznie zabawnie mi się teraz myśli o tym, co w kontekście tego, co robi trener Magiera, co mówi ten, jak się nazywa, Galka? Trener, tak, Konstantin Galca z Radomiaka. Że tu wielki trener ze Spaniolu tutaj przyszedł, co prawda w Arabii, jak się popatrzy na jego wyniki i tak człowiek się zastanowi nad tym, to wychodzi na to, że to był gość, który po prostu nieźle mu poszło w Rumunii, w tej Steaua Bukareszt i na tym jedzie chyba do dzisiaj, bo od tego czasu nigdzie chyba nie zrobił dobrego wyniku. Ale dobra, przychodzi tutaj wielki trener, poważny trener, powiedzieli mu pieniądze. On przychodzi, dostaje drużynę i personalnie nie najgorszą jak na warunki tej ligi. Nie? Myślałem się, że są drużyny, które mają gorszy skład generalnie. On przychodzi, przegrywa parę meczów, parę remisuje i przychodzi na konferencję. Mówi, ja nic nie jestem w stanie zrobić. To wszystko zarząd mi nie zapewnił. Zarząd nie ściągnął po prostu Neymara. Ja myślałem, że przyjdzie Neymar i ja będę tutaj miał trochę łatwiej. Okazuje się jednak, że muszę wykonywać pracę trenerską i to jest bardzo trudne i ja jestem smutny i w ogóle powinienem przyjąć ofertę z Arabii, bo tam nie trzeba wykonywać trenerskiej pracy, tam po prostu się jest i się dostaje pieniądze, a tu w tej Polsce się okazało, że tu trzeba coś jednak umieć robić. Ja jestem po prostu oburzony i tak ja się tak nie bawię. Podczas gdy trener Jacek Magiera, mając skład, no nie wiem, czy przed sezonem byśmy powiedzieli, że Śląsk ma lepszy. Teraz oczywiście możemy tak mówić, bo gdy doprowadzi się tych piłkarzy do stanu... Ale bo on ich wymyślił, tak, w ogóle. To nie jest tak, że on... Najlepsi piłkarze, których on ma, Macenko i Samestara, to są wymyśleni przez Magierę. No tak. No ale teraz, jak on już doprowadził tych piłkarzy do stanu używalności, to możemy dyskutować, kto ma lepszy skład. Ale przed sezonem raczej by nikt nie mówił, że Śląsk na pewno ma lepszy skład niż Radomiak, nie? Czyli to jest to, co odróżnia trenera poważnego od trenera, który się buja na jakimś jednym sukcesie sprzed 10 lat. I gratuluję Radomiakowi researchu przy zatrudnianiu trenera. Nie wiem, czemu teraz. Znaczy, wiem, czemu przyszedłem do Radomiaka. Po prostu mi się skojarzył ten gość, patrząc na to, co wyczynia pan Jacek. Tak, słuchajcie, nasz szanowny czat, czwarty uczestnik programu. Obierzy świat. Za czasów Widzewa Samiec-Talar był jeszcze chłopczykiem groszem. Adam Kaniecki, Jacek Magiera jest ostatnio na takiej fali, że nawet gdyby na konferencji powiedział tylko mecz grają piłkarze, to i tak wszyscy wstaliby i zaczęli klaskać z podziwem dla genialnego cytatu.
Marcin Smyk, mam znajomą położną. Wszystkim chłopczykom dają teraz imię Jacek, a dziewczynkom Magiera. I Barcelo Mrozowicz, Ministerstwo do spraw kręcenia batów z ekstrementów, to w temacie kadry, jaką miał Śląsk Wrocław przed sezonem. Zapraszam, drogi czat, do pisania, co u was, w waszej miejscowości, w waszej okolicy, w waszej Biedronce, jakie są u was przejawy, no chyba można tak już powiedzieć, magieromanii w Polsce. Mikołaj Plewa jeszcze ma dobry komentarz. Jacek Magiera jest brany pod uwagę na następcę Gonzalo Feio po zwolnieniu Michała Probierza, aby zachowany został porządek Polak-Portugalczyk w roli selekcjonera. To też bardzo wygląda. A co robi na was największe wrażenie, jeśli chodzi o Jacka Magierę w Śląsku? Jaki konkretny element, nie wiem, rozwoju Śląska czy czegokolwiek? No, na mnie najbardziej wrażenie robi to po prostu, jak on odbudował poszczególnych piłkarzy i z tych poszczególnych piłkarzy zrobił ekipę. Począwszy od chociażby bramkarza, który no wiadomo, był kiedyś wielkim talentem. Gdzieś ta jego kariera no, nie poszła w tym kierunku, w którym pewnie niektórym by się mogło wydawać, no bo jak tam jesteś powołany do kadry w wieku, nie wiem ile on miał lat wtedy, czy on miał już 20, czy jeszcze nie. Chyba jeszcze nie, bo on Ben Hacker go chyba powołał, tak, na jakieś zgrupowanie. No to jednak można się spodziewać czegoś więcej, a teraz moim zdaniem, no to w tym sezonie on jest jednym z lepszych bramkarzy w lidze i ma w ogóle jakąś bardzo dobrą chyba, a nie, czekajcie, bo stracił. Nie no, chyba tyle to, że jest dobrym bramkarzem, to bym nie powiedział. Tam jest bardzo dobra obrona, ale Leszczyński na super bramkarza jest. Co najwyżej solidny. Bardzo dobry sezon gra, świetny sezon gra Leszczyński moim zdaniem. I będę się tego trzymał. Ja powiedział, że tam rzeczywiście obrona jest. No, ten Marcenko wykołowany z kosmosu, no, ale generalnie całość tego. Nie no, kurczę, Blok, Marcenko, Bejger, Petkow i Janasik przed sezonem powiedzielibyśmy, że to jest gra utrzymanie w pierwszej lidze. No tak, tak. A teraz o Bejgerze mówi się w kontekście kadry. No tak, ja chciałem mówić po kolei, Począwszy od bramkarza, bo Leszczyńskiego moim zdaniem też trzeba docenić. Ja też jestem w drużynie, Leszczyński, fajny gość. No ale tutaj po kolei, no cała obrona, o której wspominacie, no każdy piłkarz praktycznie został tutaj przez trenera Jacka Magierę odbudowany do tego stopnia, że prezentuje swojego maksa w tym momencie. Takie mam wrażenie. I do tego jeszcze te zmiany, które daje z ławki, również czasem coś wnoszą. Nawet ten Żukowski zaczyna wyglądać ciekawie. No, zobaczymy, co będzie z Danielem Łukasikiem, bo to wydaje się być teraz naturalny zmiennik Pokornego w tym momencie chyba. Pokorny to z tego, co w ogóle patrzyłem, to jest akurat gość z nieprzeciętnym CV chyba, jak na Ekstraklasę, ale czy się mylę? To ja w tym czasie spytam, Jurku, ciebie, czy jak zbuduję tego Łukasika, to powiesz o Magierze już nie negatywne słowo, ale go pochwalisz, jak Łukasik zacznie wyglądać dobrze. Słuchaj, no Łukasik to jest naprawdę ciężkie się wylosowało. Nie, to jest przeciętne CV. Ja on w SOS 1 dalej nie grał tam za bardzo. Pokorne CV. Pokorne CV. No ale Łukasik, który chyba nawet nie chciał być brany do KTS-u, weszło, z tego co się orientuje, że on tam był na testach. Naprawdę? Czy to nie wiem teraz? I go nie chcieli. Także pisz sobie. Także no, jak z niego zrobi piłkarza, to naprawdę będzie dużo. To naprawdę byłoby coś wspaniałego. Piłkarza, ja pamiętam Łukasika chyba w Lechii Gdańsk, gdzie naprawdę dobrze wyglądał. To już było dawno, co prawda, ale był wtedy jednym z lepszych takich defensywnych mocników w lidze, więc da się. No, słuchaj, jeżeli z samca Talara da się coś zrobić, to już chyba z każdego da się cokolwiek zrobić. No nie, no tu już samiec Talar jako piłkarz to już jest zrobienie, myślę, nawet więcej niż zrobienie z Daniela Łukasika piłkarza. Tak. Więc to już jakby ten level został przeskoczony, a zwłaszcza w tym meczu z Legią, bo tam dwie asysty i bramka samca Talara, no to ja szczerze na poziomie ekstraklasy jeszcze niedawno bym powiedział, że to się wydarzy nigdy, że w sezonie ten człowiek nie zrobi dwóch asyst i bramki, jak będzie grał w każdym meczu po 90 minut. Ale jeszcze piękne te asysty. Naprawdę takie, że mówisz, kurde. Warto grzechu.
Tomasz Wysota napisał też istotną mecz co do Pokornego, bo tutaj trener Magiera również postanowił zagrać na nosie wszystkim ekstraklasowym trenerom i dla odmiany ściągnąć młodego Słowaka. Tak można? Jeszcze nigdy nie wpadł. To jest legalne? To jest młody Słowak. On jest z rocznika 2000 i jest Słowakiem. Ostatni młody Słowak, jaki grał w Ekstraklasie, to był chyba... Andrzej Duda. Nie, jeszcze był Jakub Grić, który teraz gra w Wiśle Płock. My jak komentowaliśmy z Kamilem Gapińskim jeszcze w Weszło FM mecze, to był nasz ulubiony zdecydowanie piłkarz. On grał w Sandecji i to był piłkarz w stylu... On miał zawsze challenge, żeby jak najmniej razy dotknąć piłkę w meczu. Tak? Gdzie, jak piłka była po jednej stronie boiska, on był zawsze po drugiej. To był taki pole magnetyczne było pomiędzy nim a piłką. Fenomenalny grajek. Myślę, że bardzo się w Wiśle Płock przyda. No i Andrzej Duda, to jest drugi młody Słowak, którego kojarzę. Nie wiem, ile lat ma bramkarz Widzewa, ale chyba nie jest jakiś bardzo młody, nie? Nie jest młodym Słowakiem. To jest, myślę, że Pokorny jest jedynym młodym Słowakiem. Nie przyjmujemy. I to jest chyba nielegalne. Za to odbiorą punkty Śląskowi Wrocław. Moim zdaniem Śląsk straci wszystkie punkty, w których Pokorny zagrał choćby minutę. Będzie dyskwalifikacja. To jest jak gra w 12, to jest jak nieprzypilnowanie kartek. Młodym Słowakom stanowcze nie. On się powinien liczyć jako dwóch młodzieżowców polskich, młody Słowak. Albo tak. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że bo tu już naprawdę niedługo przypiszecie panu Jackowi wybudowanie łuku triumfalnego, a także zjednoczenie Niemiec, bo pan Pokorny nie został sprowadzony przez pana Magierę, tylko pan Magiera dostawał od dyrektora sportowego Baldy: masz to, ja nie chcę, to jest beznadziejne, nieważne, masz. Masz, proszę, masz tym grać i tak dalej. Także Jacek Magiera nie sprowadził absolutnie nikogo. Dostał wszystkich po prostu na zasadzie masz i masz tym grać. No widać, dyrektor sportowy Balda tu zrobił kupę dobrej roboty, skoro Pokorny taki dobry zawodnik. Podoba mi się, jak teraz kolejnego do odbudowania chłopa ściągają, jakiegoś, który miał w Ligę wiele lat temu jakieś ciekawe występy i myślę, że naprawdę tym kluczem teraz będzie... Grzegorz Piechna za chwilę przyjdzie do Śląska Wrocław. Kto? Grzegorz Piechna. Grzegorz Piechna jak najbardziej, myślę, że też jest do odbudowania i tym kluczem będzie szedł Śląsk, a Magiera będzie po prostu robił z tego wspaniałe wyniki. Ale wiecie, kto był ostatnim bossem do odbudowania przez trenera Magierę? No? Dawid Jańczyk, jakby przyszedł teraz do Śląska. Nie róbmy tego. Nie chodzi mi teraz o ciągnięcie tego tematu, czy jakieś śmianie się z tego, ale po prostu no, chodzi mi o to, że to jest człowiek, którego odbudować próbowało wielu trenerów i gdyby to się udało trenerowi Magierze, to po prostu skończyłby grę, trzeba było rozwiązać ligę. To jest Bowser w Mario. Nie jest zainteresowany odbudową, bo Grzegorz Piechna jest właścicielem dużej ilości składów węgla i to nie jest żart. Naprawdę. Nawet widziałem taki wywiad z Grzegorzem Piechną, jak tam rok temu był ten kryzys węglowy czy coś, to wojna wybuchła i tak dalej, to był normalnie wywiad z Grzegorzem Piechną i właśnie wywiad dotyczył wcale nie piłki nożnej, tylko węgla. Bardzo mi się podobał ten wywiad, więc pana Grzegorza, jego składy węgla proszę zostawić. Tak, jakbyś tak spojrzał na ligowców z tamtego czasu i pomyślał, kto zrobi wielką karierę w biznesie, to nie powiedziałbyś, że to będzie akurat Grzegorz Piechna, ale tak się właśnie pięknie... Dlaczego nie? Bo pomyślałbym... No może... To jest człowiek, który zaznał ciężkiej pracy w zakładach mięsnych i często tacy ludzie właśnie osiągają sukces. No albo ludzie, którzy ciężką pracę zaznali, albo tacy, którzy mają bogatych starych. To są ludzie, którzy sukces osiągają w życiu. A ci to wstają rano i ćwiczą jogę i biorą zimny prysznic, to oni nie? Oni mają bogatych starych, więc właśnie dlatego mogą to robić. Normalnie ludzie nie mają czasu robić jogi z rana. Muszą już pracować wtedy. Ja myślałem, że tylko trzeba wstawać godzinę zawsze wcześniej. Robić jogę i zimny prysznic i to samo przychodzi. No, słuchajcie, no, wspaniałe komentarze z czatu znowu. Piotrossy 89. To niemożliwe. Myślałem, że Słowacy jak się rodzą, mają już 30 lat. Tak, dokładnie też tak podejrzewałem. I są też z naszego czatu informacje, co w tych miasteczkach, w tych Biedronkach dzieje się wokół Jacka Magiery. Magieromania na nowym etapie. No idea for a name. Na mojej lokalnej poczcie rozpoczęła się sprzedaż kalendarzy z Jackiem Magierą na 2024 rok. Rzeczywiście też bym chętnie kupił. I food show już od jutra w Biedronce. Gang Ślązaków. Por Peter, Kalafior, Kenneth, Kebab, Eryk. Tak jest. Błażej Post. Jacek Magiera oddzielił Tygrys od Eufratu. To też mi się bardzo podoba. Komentarz. No...
Nie wiem, czy Mietek chcesz dalej analizować drugą linię, czy już przejść do Erika Kosmity Exposito. Nie, no o nim to już wszystko chyba zostało powiedziane. No nie wiem, co jeszcze. Ale ja mam takie marzenie, tylko żeby on skończył karierę w Śląsku Wrocław. No, to ja się zastanawiam tylko, czy na przykład jak zimą przyjdzie jakaś oferta na, nie wiem, no dwie bańki euro, to czego nie puszczą. W sensie, no jak masz kontrakt i tak jeszcze przez pół roku zadzwoni jakaś Tuluza czy tam inna Nicea i powiedzą dwie bańki euro i tak macie go za pół roku puścić, to ci się nie złamią. Ale Piechna przyjdzie zimą przecież, więc Jacek Magiera nie ma kłopotu, to zastąpi go, spokojnie. Nie no, mi się wydaje, że on zostanie, żeby zrobić mistrzostwo ze Śląskiem i później odejdzie za darmo, to będzie taki deal po prostu. Ty nam dajesz mistrzostwo, my ci dajemy za darmo odejść, więc przytulasz sobie gotówkę za podpisanie kontraktu. Powiem wam tak, Jacek ma imieniny 3 lipca, więc myślę, że Erik Exposito będzie chciał dociągnąć do imienin pana Jacka, że nie zrobi tego takiemu wspaniałemu człowiekowi jak Jacek Magiera, żeby odejść przed imieninami z klubu, tak? No bo tak głupio na dystans trochę, więc zostanie do końca sezonu, nawet mimo tych wspaniałych ofert zimowych, dla imienin pana Jacka, dla możliwości towarzyszenia mu w przygodzie zwanej życiem. A jak oceniacie, który ostatni zawodnik w Ekstraklasie był tak odjeżdżający poziomem jak Exposito, że który ostatni był takim kosmitą, który w ogóle zjadał tą ligę absolutnie o poziom? No i Ivi Lopez miał momenty, chyba. No miał momenty. Zależy teraz, czy Exposito będzie tak wyglądał cały sezon i czy w ogóle będzie grał cały sezon. No, oczywiście Vadis przychodzi do głowy. Ale... Vadis w czasach Jacka Magiery, też pod Jackiem Magierą to ewidentnie się rozwinął, wtedy to było bardzo widać, że to jest już inny Vadis. Tamten kunszt Jacka Magiery był ewidentnie widoczny w czasach Vadisa. To było bardzo dawno właśnie, zastanawiam się, czy po drodze jeszcze kogoś nie było, ale możliwe, że nie. No bo ja szczerze mówiąc też... Jacek Magiera prowadził w tym czasie, bo na pewno tam jest ten piłkarz. Też patrzyłem na tą Legię właśnie z Ligi Mistrzów, szukając takich piłkarzy, szczerze mówiąc. No był wtedy Vadis, no to o Nikoliciu też można było powiedzieć pod tym względem, że on po prostu ładował absurdalnie dużo bramek, nie? No tak. Był inny piłkarz, ale strzelał jak jakiś nienormalny. Ale po drodze, no myślę, że Piast Gryfice Waldemara Fornalika nie miał takiego piłkarza. No raczej nie. Raczej dla mnie ostatnim takim był Lubański, jak Exposito, ale i też pamiętajmy, że Górnik Zabrze też wtedy prowadził Jacek Magiera w czasach pana Włodzimierza Lubańskiego i Włodzimierz Lubański zawsze podkreślał, że bez pracy trenera Jacka Magiery nie byłby w tym miejscu, w którym był. I wtedy już trener Magiera był siwy. Tak. No to tak. Ten słynny polski trener Kazimierz Magiera. Ja myślę, że Magiera jeszcze obejmie UKS wszystkich Beniaminków w tym sezonie ich utrzyma. Także. Radek S. pisze dość istotną rzecz. Kopczyński grał za Magierę w Lidze Mistrzów. To prawda. Przeciwko Realowi Madryt. Wyglądał dobrze. I wyglądał okej. Okay, no. Wyglądał w porządku. Teraz gra w Warcie Poznań, ale bardziej nie gra, bo tam on co chwilę ma kontuzję chyba. Nie? No to patrząc na to, że robiliśmy takie podsumowanie piłkarzy, którzy wyprzedzali ligę i mówiliśmy o Legii, no to ci piłkarze z Legii teraz, co mieli tą ligę wyprzedzić, to w tym meczu tak nie wyglądali na tych, co mają to zrobić, że ten Elitim taki super transfer, znaczy no to, że Runajt sobie włożył kija w szprychy w postaci Rosołka w pierwszym składzie, no to już wspominam o tym mniej więcej co tydzień, jak widać nie słucha mnie. Gual moim zdaniem totalnie nie pasuje do stylu gry Legii, to jest dobry napastnik, ale na Jagiellonie, a nie na styl gry Legii. No Pankow skompromitował się w tym meczu, a Augustyniaków mówić w ogóle nie będę. Czekajcie, bo jeszcze Michek napisał i trzeba mu chyba tu faktycznie dodać, że może mieć rację, że Carlitos za czasów tej Wisły, która miała taki moment dobry. I wtedy Jacek Magiera akurat nie prowadził Carlitosa, ale wysyłał mu SMS-em porady. To była znana historia, że Jacek Magiera stał za sukcesem Carlitosa, bo wysyłał mu SMS-y z dobrymi słowami, ze słowami otuchy i ciepłe myśli kierował w kierunku Carlitosa. Tak.
Ale właśnie przez to, że wspomniała o tym Carlitosie, to zignorowaliśmy trochę to, co powiedział tutaj redaktor Julek, a to jest prawda. Legia no już zaczyna się mówić o jakimś kryzysie. Nie wiem, czy to prawidłowe, bo ostatni raz, jak ja byłem w Uniwersum Ekstraklasy, tydzień temu było o kadrze, dwa tygodnie temu miałem szpital w domu, czyli to było trzy tygodnie temu, to wtedy raczej nikt nawet by nie pomyślał o tym, że będziemy za chwilę rozmawiać o kryzysie jakimkolwiek drużyny z Warszawy. Ja bym chyba jeszcze nie używał słowa kryzys, bo też mieli ciężki terminarz. Granie co trzy dni to jest ciężki terminarz w polskich warunkach. No tak, ale te cztery mecze to nie było w tych meczach meczu, który tak przegrali i można było powiedzieć, o co za po prostu ogromna niespodzianka. No każdy rywal był chyba, no czekajcie, Jagiellonia, AZ Alkmaar. Raków u siebie i teraz Śląsk, najwybitniejsza drużyna w dziejach. No to są cztery porażki, ale każdy z tych meczów można było przegrać. Nie? I tak się im nieszczęśliwie złożyło, że przegrali. Gdyby w tych czterech meczach się trafiła jakaś, nie wiem, jakiś Radomiak, Korona, czy nawet, nie wiem, Górnik albo coś w tym stylu, no to wtedy myślę, że dużo gorzej by to wyglądało dla Legii. A tu jednak cztery mecze ciężkie, co by nie mówić. No ja też bym nie robił z tego jakiegoś ultra wielkiego kryzysu, aczkolwiek spodziewałem się po Legii Warszawa, która miała przerwę na reprezentację, trochę jednak więcej niż pokazała, bo pokazała niewiele, a tutaj nie może się znowu mówić o tym, że a my to graliśmy mecz przed chwilą, no, tylko większość piłkarzy miała czas, żeby odpocząć tak na dobrą sprawę, albo wejść w jakiś tam lżejszy rytm treningowy. No a tutaj, no co Legia pogląda? Była nawet niekoniecznie ładnym tłem. Po prostu była tłem dla Śląska Wrocław. No to jak na drużynę z jakimiś większymi ambicjami, no to tak nie bardzo trochę. Znaczy, pamiętajmy, że oni teraz odpoczywali rzeczywiście ładny tydzień, więc ta narracja o tym, że ta gra co trzy dni, która jest dosyć mocno używana, trochę tutaj akurat się nie broni w tym meczu, no bo wcześniej mogła, ale teraz mają Stal, mają Zrińskiego Mostar. Myślę, że ważny tydzień przed nimi. Dwumecz ze Zrińskim Mostar, mecze ze Stalem i Radomiakiem. Rzeczywiście ja się podpisuję pod tym, co powiedział Mieciu. Jak w tych meczach będzie kiepsko, nie będzie, nie wiem, chyba kompletu punktów albo jakiegoś jednego pechowego remisu, no to będzie można zwalniać kosterom jajca. Po prostu, mówmy wprost, otwartym tekstem. Ale na razie jeszcze bym go zostawił na posadzie. Nie wiadomo, że nie można Runajcia ruszać z tej Legii, bo nie wiem, kogo oni by tam mogli zatrudnić na jego miejsce, żeby był lepszy. To chyba ciężko znaleźć aktualnie takiego trenera, który nie ma kontraktu. Leszek Ojrzyński. To Ojrzyński, Lech Ojrzyński, żeby za mordy ich wszystkich wziął. No to tak. To chyba podoba mi się, Leszek, twój pomysł. Dobrze. Żeby to zrobić, ale no ja nie wiem, ja chyba napiszę, zadzwonię do pana Kosty Runajcia, bo poproszę go o 5 minut konsultacji, żeby wreszcie wpadł na ten pomysł, że ten Rosołek to się do tej Legii nie nadaje. No. Ja myślę, że Kosty Runajcia potrzebuje jednej rzeczy, którą miał trener Jacek Magiera, a której nie miał on. Do Jacka Magiery przed meczem, nie wiem czy wiecie, a w zasadzie przed meczem, no napisał Łukasz Ściona. I Łukasz Ściona napisał do Jacka Magiery, żeby wziął przykład z Benfiki, która zawsze idzie po bramkę. Tak Łukasz Ściona napisał na Twitterze. No i napisał, i jest Benfika we Wrocławiu, uśmiech. Czyli po prostu też nie zapominajmy, kto jest ojcem sukcesu Jacka Magiery. I po prostu gdyby może Łukasz teraz do Kosty Runajcia napisał przed meczem Ligi Konferencji Europy, to też byłoby jakieś 4-0. Patrzcie, a mówią, że dziennikarze jakby nie wspierają rozwoju polskiego futbolu, gdy później okazuje się z tych zakulisowych informacji, że to porady dziennikarzy sportowych. Nie dziennikarze. Łukasz Ściona. Łukasz Ściona, dobrze. Łukasz Ściona, Łukasz Ściona. Nie każdy jest dziennikarzem z Łukaszem Ścioną, spokojnie. Prawda, więc my wszyscy jesteśmy NPC-ami w grze, w której Łukasz Ściona dba o polski futbol. Filip Modrzejewski zwraca uwagę. Co najważniejsze, Legia ma mecz zaległy, to zawsze joker w talii, także rzeczywiście Legii bym jeszcze Runajcowi dał czas ten tydzień na odbudowę czegokolwiek. No tak. A z kim mają ten mecz zaległy? To istotne.
z Krakowią na wyjeździe. A, no to powinni poradzić. No tak, ale będzie o czym gadać. Tu jest trafne powiedzenie na odbudowę czegokolwiek, albo na odbudowę wszystkiego, bo w tym meczu nie zagrało absolutnie nic w Legii Warszawa i to trzeba po prostu podkreślić. Zmiany też nijakie, no wszystko takie po prostu, no tło, tak jak mówiłem. Ja chciałem jeszcze osobno podkreślić, 40 tysięcy widzów na meczu Śląska-Wrocław, to jest niepojęte. Kibice Śląska, którzy, jak już przychodzi 40 tysięcy kibiców na twój mecz, to wiesz, że to się skończy źle. Że jakby futbolowi bogowie to zobaczą i mówią, nie, musimy im spłatać figla i teraz jakieś 0-3, albo że mecz się w ogóle nie odbył, jak już jest taka mobilizacja w narodzie. A tu zafundowali pod 40 tysięcy widzów najlepszy mecz, jak to niektórzy kibice mówili, od dekady, od czasów, gdy Śląsk, no, nawet jak Śląsk szedł na mistrza Polski, to mnóstwem badziewnych meczów. Także niesamowite, jak to się wspaniale układa dla Śląska Wrocław. Nie jestem w stanie uwierzyć, jak szybko to się w piłce potrafi zdarzyć, że w tym momencie, jeśli chodzi o kibiców, no to Śląsk Wrocław to jest najszczęśliwsze, bycie kibicem Śląska w tym momencie, to jest najszczęśliwsze, co możecie spotkać. To jest... Oj, Leszku, wypowiedziałeś te słowa. Ja nawet nie chcę wiedzieć, jaką właśnie, jakie domino właśnie ruszyło, jak to się skończy. Ale zapamiętam, jaki fragment wyciąć i pokazać na koniec sezonu. Dobrze. Podsumowując, miałem coś, co jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec i właśnie mi wypadło z głowy. Tak więc nie powiem. Kurde. Może chciałeś skrytykować Jacka Magiera. A nie, że ktoś dobrze napisał na Twitterze, nie wiem, czy Michał Trela, czy teraz go pomyliłem z kimś, że no niestety nie wymyślono jeszcze lepszego sposobu na przyciąganie kibiców na stadion niż po prostu wygrywanie meczów. To prawda. I coś w tym jest, że w sumie wszystkie jakieś akcje marketingowe są jakieś takie no, totalnie niepotrzebne do niczego w momencie, kiedy twoja drużyna gra tak, że nie chce się na nią chodzić. A gdy gra tak, jak teraz gra Śląsk Wrocław, to żadne akcje marketingowe potrzebne nie są. I tutaj pytanie, czy marketing w ogóle jest do czegokolwiek. Tak, ja pamiętam taką rozmowę z prezesem Miedzi Legnica, gdy oni bardzo kreatywnie podchodzili do marketingu, tworzyli jakieś lampki nocne z logo Miedzi Legnica, jakieś pluszaki z logo Miedzi Legnica, wszystko bardzo fajne, ciekawe produkty. Tylko Miedź Legnica dostawała wtedy w trąbę cały czas i kibice pisali: w dupie z tymi lampami, zająć się trenowaniem, a nie lampami z herbem Miedzi Legnica. Więc rzeczywiście dział marketingu w klubie piłkarskim to jest niezwykła rzecz, bo wszystko, co zrobisz, i tak nie będzie miało znaczenia. Znaczenie będą mieli tylko piłkarze. Co? Przechodzimy chyba do Jagiellonii, do najwybitniejszego Adriana w dziejach Adrianów, czyli Adriana, trenera Siemieńca. Przestaje mówić na trenera Siemieńca, trener Tasiemiec. Myślę, że rzeczywiście to jest niemiłe, a warto być miłym człowiekiem, tak ogółem, a już na pewno warto być miłym wobec najwybitniejszego Adriana w dziejach Adrianów, bo naprawdę szukałem, nie znalazłem. Adrian Brody? No nie, no sorry, no pan Siemieniec lepszy. O, na pewno, dwie klasy lepszy. Jagiellonia, Boże, jaki to jest wspaniały klub pod trenerem Siemieńcem. Aż się miło patrzy. Naprawdę, ja zupełnie szczerze, jak było już 3-0 i Zagłębie Lubin podeszło takim wysokim pressingiem i normalnie, no to przeciętny zespół ekstraklasy, to przy takim wysokim pressingu to już waliłby gdzieś tam na ślepo. W najlepszym wypadku długą piłkę na nikogo, w gorszym wypadku waliłby po autach, po trybunach. A Jagiellonka sobie wychodziła z tego pressingu po prostu pyk, pyk, trzy takie podania i akcja bramkowa. Ja wiem, że to będzie nadużycie i to spore, ale chcę użyć tego nadużycia, że wychodzenie po prostu Jagiellonii spod pressingu Zagłębia Lubin w tym meczu, to mi się przypominała Barcelona Guardioli. Tak chciałem użyć tego nadużycia. Dobrze. No nie, no masz prawo. Znaczy, myślę, że Barcelona Guardioli nie była aż tak imponująca, ale to chyba najbliższe, co można było porównać. Tak więc nie mam najmniejszego problemu w tym porównaniu. Tak mi się wydaje. Piękna jest ta ekstraklasa w ogóle, nie? Bo tak, kurde, dyskutowaliśmy wszyscy interesujący się nią przed sezonem. No, mamy wielką trójkę. Ciekawe, czy Pogoń dotrzyma im tempa i ciekawe, kto będzie się bił o to piąte miejsce.
Tymczasem jesteśmy już, naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy po 5 kolejkach i nic nie można mówić. Już trochę kolejek zagraliśmy, nie? Już jest 1/3 sezonu za nami, o ile się nie mylę. Znaczy, ja dodam, że przed sezonem jako ten czarny koń było wymieniane jak co roku Zagłębie Lubin, które zrobią fajne transfery. Teraz ma już trenera, to oni tam mogą namieszać w tej czołówce. To Zagłębie to było i Radomiak był jeszcze wymieniany. I tyle. Zagłębie Radomiak. No tam było, zastanawialiśmy się, kto będzie się biło piąty. Tymczasem no, robi się naprawdę ciekawa sytuacja, bo Legia traci punkty, Raków traci punkty. Wygląda na to, że jedna i druga drużyna w tym roku jakieś punkty jeszcze stracić mogą. Lech wygrywa, ale Lech nie jest jakimś takim dominatorem, który mielibyśmy wrażenie, że będzie po prostu teraz tłamsił każdego rywala. A tymczasem Śląsk i Jagiellonia, to nie jest moim zdaniem Wisła Płock z zeszłego roku, która wygrywała i tak wszyscy trochę byli zdziwieni, że oni wygrywają. W sumie nie grali nic jakiegoś takiego powalającego, no ale tak tu jakiś jeden mecz, 1-0, tu coś tam. A ten Śląsk i Jagiellonia, one grają w taki sposób po prostu, że człowiek się cieszy, włączając ten mecz, nie? Nie, no ale ten mecz to naprawdę było złomowanie w wykonaniu Jagiellonii. Zagłębione ma naprawdę dobry skład, ma naprawdę świetnego szkoleniowca. Fornalik jest najbardziej doświadczonym trenerem w lidze, a Siemieniec, to po prostu go trener Siemieniec dał lekcję doświadczonemu, staremu Lisowi, Fornalikowi. Jurku, ty masz już pseudonim na czacie od pana Antoniego Macierewicza, Julululu. I myślę, że jako świeżo upieczony ultras Jagiellonii absolutnie się pod tym podpiszesz. Nie no, przecież oglądasz Jagiellonię, to trochę jak Harlem Globetrotters przyjeżdżało grać w mecz z reprezentacją artystów polskich i Paweł DeLong wspólnie z Katarzyną Figurą razem robili wsad, no ale wiadomo, że Harlem ostatecznie wygrywał. No jak już Wdowik wkręcił sobie z rzutu rożnego, to mówię, jak Hansen ruletą zabawił się, zabrał tego piłkarza Zagłębia, wrzucił na karuzelę, mówię, Jezus Maria, to jest Jagiellonia Białystok, to jest zabawa, to jest stolica Podlasia. No, to właśnie tutaj, jeżeli chodzi o styl, to Jagiellonia chyba, ja nie mówię tutaj o punktach i całej reszcie, ale Jagiellonia chyba stylowo jednak trochę lepiej od Śląska tak całościowo, bo Śląskowi zdarzyło się przepchnąć jednak te mecze w takim sobie stylu. Tak. Natomiast Jaga tutaj, jakby to było łyżwiarstwo figurowe, no to moim zdaniem zdecydowanie najwyższe noty dostaje. To 3-0, które zostało zrobione, to i tak był niski wyrok, bo właśnie chociażby przy tej akcji, gdzie sobie Hansen robił ruletę, spokojnie jeszcze mogłaby paść jedna bramka. I a propos właśnie tego zjedzenia taktycznego, umówmy się, no w pierwszej połowie to Zagłębie Lubin, no dobrze, że było na tej murawie, ale jakby ich nie było, to nie byłoby żadnej różnicy. Oni nic nie zrobili, ale to literalnie nic. Po prostu zostali przykryci czapką i przepłaceni jak co sezon za pieniądze z KGHM-u, które mogłyby iść na polskie szpitale na przykład. Więc stwierdzam, że trener Siemieniec to jest naprawdę, to jest od wymyślenia na Podlasiu bimbru dyrektora Masłowskiego, to jest trzeci najwybitniejszy wynalazek Podlasia, no w historii Podlasia. Trener uspokoił trochę zapędy, no bo jednak co by nie mówić, Zagłębie nadal gra sezon w miarę niezły, no zajmuje 6 miejsce, 20 punktów, po prostu to był tragiczny mecz w ich wykonaniu i też oglądając zastanawiałem się, na ile tragiczne jest dziś to Zagłębie, a na ile ta Jagiellonia się po prostu rozpędza z każdym meczem, jest coraz lepsza i nie wiadomo po prostu gdzie jest jej sufit. I jedno i drugie chyba jest prawdą, bo naprawdę no, Zagłębie wyglądało masakrycznie słabo. Znaczy, Jagiellonia i Śląsk są faworytami bukmacherów, jeśli chodzi o wygranie Ligi Mistrzów 2024-2005, więc tutaj między tymi drużynami tak naprawdę to, kto z tych drużyn zdobędzie Mistrzostwo Polski, to od razu decyduje o wygraniu Ligi Mistrzów. Nie ma sensu, myślę, że będąc innymi klubami do tego podchodzić. Ja chciałem rzeczywiście jeszcze Adrianie Siemieńcu chwilę. Bardzo mi się podobają jego wypowiedzi. Widać, że on zbudował te szatnie. Że ja wiem, że wyniki budują szatnie zawsze, ale widać, że tam są też ludzie starsi od niego, a mimo to to jest młody szkoleniowiec i to jest taki kolejny dowód tej nowej fali szkoleniowców, tak? Że rzeczywiście warto ufać, warto nieoczywistym trenerom dawać szansę. Takie słowa jak Adrian Siemieniec, cytuję: nie nastawiamy się na zdobywanie punktów, tylko na to, by każdego dnia rozwijać piłkarzy i cały zespół.
Staramy się, by każdy zawodnik stał się najlepszą wersją siebie. To jest taki cytat fajny w stylu, można go teraz drukować w formie nalepek i po prostu do domów na mieszkania, tak? Jak tam w tym domu są takie nalepki na ścianę i spokojnie Adrian Siemieniec może wypuścić taką serię nalepek. W tym domu nie nastawiamy się na zdobywanie punktów, tylko na to, by każdego dnia rozwijać rodzinę i całą rodzinę. Mi się podobało w tym meczu również to, że kolega Wdowik, no dyskutowało się, bo strzelił już trzy bramki z rzutu wolnego w tym sezonie do tego czasu, czy dwie? Chyba trzy, jedną z dystansu, no i teraz wkrętka. Tak, no i żeby teraz po prostu potwierdzić to i uciąć dyskusję, czy to jest przypadek, czy on po prostu faktycznie ma aż tak dobrze tą lewą nogę ułożoną, to się strzelił z rożnego. Myślę, że następnym krokiem w potwierdzeniu tego będzie strzelenie bramki z tak zwanej piątki, czyli po prostu wznowienia gry przez bramkarza. Zrobi to zamiast Alomerowicza i strzeli gola. Myślę, że do końca sezonu to się może wydarzyć. No ja myślę, że jeszcze do końca sezonu Wdowikowi uda się zrobić podwyższenie w NFL-u i w rugby. To, że strzeli bramkę i potem ustawią mu normalnie te słupy i jeszcze zrobi podwyższenie o dwa punkty. I to już będzie komplet wszystkiego, co można osiągnąć w futbolu, jeżeli chodzi o strzały z dystansu. Też się jaram tym, że właśnie są jakieś, no były nawet te pytania podczas tego ostatniego rzutu wolnego. Tam jakiś redaktor Kanał Plus się do niego przyczepił, że a ty celowałeś? Czy to była wrzutka i po prostu ci zeszło? No to po prostu umówmy się, takie pytanie, nie wiem, jakbyś zadał na poziomie pewnie Realu Madryt albo Barcelony, to byś wyłapał z liścia, bo by ci Bellingham powiedział, że co ty mówisz, chłopie. A tutaj właśnie to udowadnia, że tak, on celuje, on po prostu ma taką wizję i robi rzeczy nieoczywiste, bo chce, umie i może, i proszę nie zadawajcie mi więcej takich głupich pytań. Ewidentnie to nie był przypadek tego rozłożnego. Nie. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Tak, no dlatego myślę, że po prostu on chce udowodnić tym wszystkim, którzy w niego wątpią i zadają takie pytania, że może już zbastujcie z takimi pytaniami, bo to bardzo jest niekulturalne i trochę wygląda, jakby ktoś nie oglądał pana Wdowika wcześniej. Znaczy, przypomnijmy sobie, że czasami były całe sezony Ekstraklasy, kiedy padały trzy bramki z rzutu wolnego we wszystkich drużynach, więc to rzeczywiście jest zaskakujące, że ktoś tak regularnie trafia, ale pytać Wdowika, czy tak chciał, to jak pytać Michaela Jordana o ten ostatni rzut z Utah Jazz, czy rzeczywiście chciał w kosz trafić, czy podawał, czy po prostu sobie tak podskoczył. Tak? To jest w tym momencie, ja chciałem podkreślić jeszcze, że Wdowik, choć oczywiście do końca sezonu strzeli jeszcze bezpośrednio z rzutu sędziowskiego, i strzeli bezpośrednio z piątki, wybijając piłkę, to nie jest tak, że tylko stałe fragmenty. To nie jest gość, którego wpuszczasz na rzuty wolne. Wdowik w tym meczu, gol, asysta, 98% celnych podań, 3 kluczowe podania, 2 przechwyty, 4 wybicia, fantastyczny mecz. To są statystyki podane przez po prostu Sport na Twitterze, no mi imponują te kluczowe podania na przykład, tak? I to, że w defensywie też fajnie pracuje. Myślę, że tak poziom zbudowania Wdowika w stosunku do tego, co on prezentował w poprzednich sezonach, to jest tylko trochę mniej niż to, co zrobił Jacek Magiera z Samcem Talarem, bo Wdowik naprawdę nie wyglądał za ciekawie w minionym czasie. No nie, zdecydowanie. Myślę, że każdy jest w tym sezonie w szoku, widząc to, co ten gość robi. I ktoś wspomniał również na Twitterze, nie mogę się nie zgodzić z tym, że trochę dziwna decyzja. Oczywiście niczego nie ujmując trenerowi Stokowcowi, ale trochę dziwna decyzja UKS-u, widząc, że jak właśnie tacy trenerzy nie z karuzeli młodzi dają sobie radę, jak na przykład właśnie trener Siemieniec, czy wcześniej trener Szulczyk w klubach, to UKS zdecydował się zatrudnić za trenera Moskala trenera Stokowca, zamiast będąc i tak w sytuacji już dość beznadziejne i nie spróbować dać szansy po prostu komuś młodemu i perspektywistycznemu. No pewnie tak, ale o tym pewnie szerzej pogadamy przy UKS-ie, nie? Tak jest. Tak. Bo już mieliśmy nawet takie przedprogramowe rozmowy z Leszkiem na ten temat i myślę, że ten temat jest warty rozwinięcia przy okazji omawiania kolejnego meczu. Tak, także poza takim Wdowikiem Sacek też zaczyna na przykład fajnie wyglądać.
Marczuk, adaptacja w Ekstraklasie bardzo dobra. Natomiast obok pana Siemieńca pamiętajmy, że jest też Łukasz Masłowski. W minionym tygodniu sporo plotek, że Masłowskiego chce Raków Częstochowa. Co wy o tym sądzicie? No tak, ruszyła karuzela. No, ja się zastanawiam, czy Masłowski pasowałby do tego, żeby ściągać gwiazdy za pieniądze. Bo on jednak jest od tego, żeby wyciągać bez pieniędzy jakichś tam ludzi z kosmosu, którzy, no jak się okazuje, pod trenerem Siemieńcem się sprawdzają. No do Rakowa te transfery jednak są inne. Tu już szukasz nie po lidze gabońskiej, tylko po, nie wiem, drugiej Bundeslidze, ewentualnie po lidze francuskiej w niższych drużynach. No, załóżmy coś z tej serii. I ciekaw jestem, jakby się odnalazł dyrektor Masłowski w tym wszystkim, aczkolwiek ja nie chcę dyrektora Masłowskiego zabierać z tej Jagiellonii. Niech oni tam tworzą wspaniały duet z trenerem Siemieńcem i nie ma sensu tutaj nic psuć i na siłę brać do tego Rakowa. Znaczy, jeśli na przykład tutaj pan Masłowski miałby dostać, nie wiem, 3 razy więcej pieniędzy za wykonywaną pracę w Rakowie niż w Jagiellonii, no to chyba zasłużył sobie na to. W sensie, skoro piłkarze grając dobrze są transferowani do klubów lepszych, w którym zarabiają lepsze pieniądze, no to myślę, że osoby pełniące stanowisko dyrektora sportowego również powinni mieć taką szansę. Oczywiście byłoby mi szkoda, bo nabrałem wielkiej sympatii do tej obecnej Jagiellonii, no ale też trzeba dobrze życzyć panu Łasowskiemu, po prostu, że jak dobrze wykonuje swoją pracę, no to czemu by nie? Ja też uważam, że mógłby oszaleć od pieniędzy, bo to jest tak, że Łukasz Masłowski gdziekolwiek trafia, dostaje 3 kasztany, rozładowaną Nokię 3310 i mówią mu, słuchaj Łukasz, próbuj. I Łukasz coś zwykle ogarnia, a tutaj byłyby pieniądze, byłyby profile, byłoby 80 skautów i tak zupełnie poważnie. Łukasz Masłowski w Wiśle Płoc i w Jagiellonii, no po prostu ma telefon, ma laptopa i wymyśla jakichś piłkarzy, a w Rakowie Częstochowa trafiłby do pewnego mechanizmu, który mu miałby przewodzić, ale gdzie też nie ma aż takiego jedynowładztwa. Myślę, że to byłby ciekawy eksperyment, ale trochę szkoda Jagiellonii w tym momencie byłoby, że dobra Jagiellonia, grasz dużo lepiej niż Raków, ale Łukasz przechodzi do Rakowa, chociaż niech dograją sobie spokojnie sezon, albo niech Łukasz Masłowski sobie buduje Jagiellonię po swojemu. Rakowie, wymyśl coś sam w ogóle. Weź sam coś, wymyśl Rakowie Częstochowa, a nie będziesz zabierać Jagiellonii Łukasza Masłowskiego. W ogóle obrażam się na Raków, że chcą Łukasza wziąć. Pisze Adam Kaniecki, że za dyrektora Masłowskiego Brzęczek został selekcjonerem. No tak, to w sumie Brzęczek wtedy chyba. No Masłowski dał mu zabawki, żeby Brzęczek zrobił 5. miejsce w Wiśle Płock. Samograja Masłowski zostawił, więc jak najbardziej. No, czyli teraz trener Siemieniec zostanie w końcu selekcjonerem. Szkoda, liczyłem jednak na Jacka. Gonzalo Fejo zostanie, żeby zachować ciągłość polsko-portugalską. Także dopiero później. A tam wiadomo w ogóle, jak się potoczyły te sprawy jakieś, że tam ktoś, bo tam ktoś zgłaszał na policję te rzeczy z tym Fejo, czy to już po prostu koniec jest? Tam się toczą. Ostatnio to analizowaliśmy w meczu w Tetrykach, że komisja dyscyplinarna i komisja najwyższa, komisja odwoławcza, one się przekrzykują, przerzucają się oświadczeniami i tym podobne kwestie, więc to raczej po prostu umrze w polskich sądach. Słuchaj, w PZPN najłatwiej przycichła sprawa, są inne afery, no to pod dywan i spokój, a ty byś tutaj psuł, wiesz, po prostu spokój i jedność polskiej piłki i jakieś sprawy do końca rozwiązywał według regulaminów i kodeksów. No to ja nie wiem, gdzie ty jesteś, przepraszam bardzo. To jest kuratela PZPN-u, a nie czegoś zorganizowanego, porządnego. Witek Produkcje, tak? Nie, po prostu przepraszam. Witek Produkcje, tak tylko napisze, że Jagiellonia ma mecz zaległy jeszcze. Oni jeszcze mecz zaległy mają. No oni we wtorek grają z Lechem, nie? To w ogóle tak jest. Super mecz, super mecz. Kuktacz, Adrian Siemieniec gotuje codziennie wywar z 40 szyj indyczych, zawierających tak dużo kolagenu, że ścięgna w trybuszu wdowika przypominają już kauczuk. I w ogóle weź tłumaczy Dangerous Attacks. Dangerous Attacks są wtedy, kiedy piłkarz drużyny atakującej znajdzie się około 30 metrów od bramki przeciwnika. Jeśli piłka tańczy w tej z powrotem, to nabija Dangerous Attacks i zwykłe Attacks. Dobrze jest wiedzieć, o co chodzi
w Dangerous Attacks. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Sam Wdowik ma w tym momencie 80 Dangerous Attacks na mecz. Szkoda, no, że to ktoś wytłumaczył. Wolałem żyć po prostu tak myśląc, że to jest absurdalne i nie ma żadnego wytłumaczenia na to. Także dziękuję, że zepsuliście mi zabawę. Przepraszam, możemy zignorować tę wiedzę i uznać, że jednak chłopski rozum jest ważniejszy niż merytoryczne wytłumaczenie czegokolwiek. Proponuję, żeby tak zrobić. Dobrze. Słuchajcie, ja, no. Ja też się na to zgadzam. Chłopski rozum zawsze wyżej niż wiedza i komputery. A propos Rakowa Częstochowa, który nic nie potrafi sam wymyśleć, tylko jeździ po ekstraklasie i kradnie piłkarzy, kradnie dyrektorów. Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1. No i co wy na to? No najlepszą akcją meczu zdecydowanie był faul taktyczny sędziego Musiała. To jest tak, jeden z lepszych momentów tego sezonu. Póki co to był taki absurd. Nie wiem, drodzy widzowie, czy oglądaliście. Jeśli nie, to niestety nie obejrzycie tego w skrótach, gdyż telewizja puszczająca mecz Ekstraklasy ma chyba trochę kija tam, gdzie nie powinna mieć, i najciekawszego momentu nie włoży do skrótów, bo jest śmieszny. Przykro mi, przez to moim zdaniem Ekstraklasa mocno by zyskała, gdyby w skrótach były jakieś takie śmieszne momenty również. Nie tylko najlepsze, ale to moje prywatne zdanie. No w każdym razie Tomasz Musiał dokonał faulu taktycznego na Damianie Rasaku, o ile się nie mylę, i później z akcją szedł Raków, więc postanowił totalnie bez powodu w sumie odgwizdać faul Rakowa, żeby czasem przez jego faul taktyczny Raków nie strzelił bramki. Kapitalny moment. Ale to było coś absolutnie wspaniałego, bo żeby dodać jakby całości, to tak było, rzeczywiście sędzia odgwizduje ten faul, ale jeszcze, żeby tam chociaż miał o co zahaczyć, a to Bartek Nowak szedł z akcją i Bartek Nowak, to on ewentualnie był faulowany, ale sędzia po sprawiedliwości rzeczywiście odgwizdał coś totalnie z dupy. Niesamowite. I to naprawdę, żeby nie było, to nie była jakaś taka akcja, z której wiadomo, że nic by nie było, bo było 8 piłkarzy Górnika Zabrze w swoim polu karnym i tak dalej. To wyglądało na naprawdę niebezpieczną kontrę. Ale tutaj rzeczywiście waga po prostu i zamknięte oczy sędziego zadecydowały, że nie, ale to zagwizdzemy faul. Jest coś takiego jak sędzia rezerwowy w meczach, nie? Ja myślę, że po tej sytuacji Tomasz Musiał, gdyby miał trochę takiej dobrej samooceny, dałby sobie czerwoną kartkę i powinien do tego momentu sędzia rezerwowy prowadzić mecz, bo to po prostu... No nie wiem, jak delegaci oceniają tych sędziów, ale za takie coś to skali by brakło. No to ja bym powiedział, że dla mnie od tej pory równoznaczne sędzia Musiał równa się Temida. Naprawdę ten człowiek powinien mieć nowy pseudonim Temida, bo takiej sprawiedliwości dziejowej dawno, dawno nie widziałem. We wszystkich sądach powinien być zdjęty teraz ten obrazek z Temidą i po prostu Musiał. Że Adam Kaniecki, moralność pani Durskiej, no też coś w tym jest. Ale jeszcze jakaś jedna głupia decyzja była, to był w ogóle średni mecz. Nie, słuchaj, właśnie, moglibyśmy powiedzieć, że okej. Jedna trudna sytuacja Musiała, pechowo, bo faul taktyczny i później przerwał. No świat czegoś takiego nie widział, ale to jednostkowa sytuacja, poza tym dobry mecz. A nie, Janża dostał takiego kopniaka, że musiał zejść z boiska i kręcił chyba ma dłuższą przerwę, a nawet Musiał nie pokazał za to kartki. Nawet nie, że czerwonej, nawet żółtej. Nic nie pokazał. A Janże musiał zejść z boiska, brutalnie zaatakowany przez Tudora. Polecam obejrzeć chyba sobie. Chyba w ogóle faulu nie było. To nie było tak, że w ogóle nie było faulu odgwizdanego? Mój Boże. Nie, tragiczny mecz sędziego Musiała. Naprawdę nie wiem, co tam się wydarzyło u niego. Wiadomo, każdy może mieć czasami gorszy dzień, no ale gdy gorszy dzień się trafił Kariusowi w finale Ligi Mistrzów, to chłop to do dzisiaj musi prawdopodobnie chodzić do psychoterapeuty, to przerabiać. Więc no, jeśli zdarzył się gorszy mecz Tomaszowi Musiałowi, no to i tak to, że sobie gadamy w niszowym programie o Ekstraklasie, o tym się z niego śmiejemy, to jest dość niski wymiar kary. Obierze świat. To był dangerous attack sędziego Musiała. Potwierdzamy, to był bardzo dangerous attack pana Musiała. No jeden z dziwniejszych meczów, jeśli chodzi o sędziowanie, a wszyscy wiemy, że dziwne mecze, jeśli chodzi o sędziowanie, to zdarzają się dosyć często w tej lidze. No i tak. Samo to generalnie to była taka kolejka totalnej logiki Ekstraklasy.
Górnik Zabrze, który w ogóle nie potrafi strzelać bramek w tym sezonie, w 22 minuty dwie bramki mistrzowi Polski ładuje na luzaku. Pierwsza bramka na to. Wiesz, przerażająca statystyka, że to był pierwszy mecz Górnika w tym sezonie, gdzie strzelił co najmniej dwie bramki. No. I ciekawe, że bez Poldiego na boisku. No to dokładnie. I nawet był pytany Urban po meczu a propos Poldiego, czy to dzięki Poldiemu, czy pomimo Poldiego i tak dalej. Oczywiście tam zrobił małego fikołka, że nie, no Poldi jak w formie to takie daje przerzuty, że to głowa mała. Także no też tak trochę dookoła to wszystko powiedział. I tak jak pierwsza bramka, no to ewidentnie no tutaj indywidualne umiejętności Jokoty. Tak, druga bramka, no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak pięknie po prostu Raków Częstochowa bronił. Wszyscy byli w polu karnym, a przed polem karnym nie było nikogo w promieniu 40 metrów. Naprawdę to było jakieś taktyczne mistrzostwo świata i okolic. Raków traci mnóstwo bramek, jak na najlepiej broniącą w tej części Europy drużynę z tej części Europy. Nie chcę już wypominać panu Szwardze tamtych słów, bo jest to niezręczne, natomiast no, trzeba przyznać, że defensywa Rakowa z drużyny bardzo gdzieś tam dobrze zorganizowanej, no, zaczyna przypominać żwir. Jeśli chodzi o Poldiego, to rzeczywiście taka niezręczna trochę sytuacja, nie? Że gościu, który jest ikoną, gościu, który jest legendą klubu, największym nazwiskiem, no nie gra i ty w sumie grasz rewelacyjny mecz i wygrywasz. Dziękuję bardzo. Też mi się podobała ta wypowiedź Jana Urbana, tam brakowało tylko, żeby dodał, wiecie, Poldi jest naprawdę stary. Jest bardzo, bardzo stary. Tego wy chcecie. On jest bardzo stary. Tam padło wprost, że no PSL w każdego ściga. Nie, panie Janku, Poldi jest bardzo stary. Są entowie, którzy byli młodsi we Władcach Pierścieni. Poldi ostatnio idąc na trening powiedział, że jak schodzi na południe, to czuję, jakby trochę po prostu mu było wygodnie. Także gdyby Poldi miał wybierać program randkowy, to prędzej już by w tym momencie szedł do sanatorium miłości niż do hotelu Paradise, więc no faktycznie tak. nie jest najmłodszy. Ale chciałbym też jeszcze wspomnieć o bramkarzu Rakowa, panu Kowaceviciu, bo my ogólnie, no to jest gość, którego bardzo dużo chwalono i tam mówiono, że pójdzie za ileś tam milionów, więc myślę, że ma w tym momencie taką łatkę, że gdy broni tak jak z Górnikiem, no to trzeba go trochę zrugać, no bo wydaje mi się, ja go nie chwaliłem, tylko no zaznaczę, tak, że Kowaceviciu robi regularnie błędy, Julek potwierdzi, że moim zdaniem Kowaceviciu jest najbardziej przereklamowany bramkarz lidze. Ksawier Dziekoński ma lepszy sezon. Bardzo słaby mecz, bo moim zdaniem w obu sytuacjach no taki bramkarz tak chwalony, czyli jeden z podobno, czy nawet najlepszy bramkarz ligi, powinien obronić zarówno jedną, a drugą to już na pewno, bo to w ogóle rzucił się, jakby skakał do wody. I no to też jest trochę problem Rakowa i to też widać w europejskich pucharach, że gdyby Kovacevic nie był w takiej formie w dwóch meczu z Cypryjczykami, to dzisiaj w Lidze Europy by Raków nie grał. To sobie trzeba jasno powiedzieć, że on im tam wybronił ten dwumecz. I w momencie, kiedy Kovacevic nie ratuje im dupy, a nawet jeszcze przeszkadza, bo to były błędy, jeśli mielibyśmy robić antyjedenastkę kolejki, to on by się w niej znalazł, w tej kolejce, no to, to Raków faktycznie ma spory problem, gdy ten gość jest bez formy, a teraz ewidentnie jest. No Daisuke Okota strzelający dwa gole, to nie jest rzecz codzienna. Nie sprawdzałem tego, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że możliwe, że to był jego pierwszy mecz w życiu, w którym strzelił dwa. Na podwórku, jak grał ze swoim psem, butelką, jak Ronaldinho, to nie strzelał dwóch. Trochę mi się przypomniał Hinokio w meczu Stali Mielec ze Śląskiem Wrocław, gdzie też Hinokio strzelił dwa gole, co się praktycznie nie powinno zdarzyć i tam dużą zasługę miała w tym zachowanie bramkarza Śląska, wtedy Trelowski chyba bronił, tak, o ile się nie mylę. Tak więc no, nie wiem, kto tam jest drugim bramkarzem w Rakowie, znaczy, wiedziałem, ale zapomniałem. Przypomnijcie mi, albo sobie sprawdzę. To jest dość oczywiste nazwisko. Znaczy, czas powoli sprzedawać Kovacevicia. Taka jest prawda. To jest ten moment. Czas go sprzedać. No pytanie, czy ktoś go tam będzie teraz chciał kupić za tyle, za ile by go chcieli sprzedać. Nie? Myślę, że tak, bo oni tam oglądają głównie te mecze pucharowe, gdzie Kovacevic w miarę wygląda. On w lidze jest taki dosyć zdekoncentrowany. Myślę, że zima to już jest moment, kiedy Kovacevicia trzeba opchnąć, przytulić pieniądze
i dobrze je wydać na ciekawych zawodników, takich jak Kittel, Pestka czy Adnan Kovacevic. Trzy gwiazdy tego spotkania, znakomite transfery. Kamil Pestka, fenomenalny powrót. Sony Kittel, i w zasadzie przyzwyczailiśmy się, że jest kiepski. Już nawet pamiętajmy, że to jest gość, który po 15 minutach w Rakowie mówiło się, czy to przyszły reprezentant Polski? Nie wiem, ale się domyślam. A teraz Sony Kittel gra beznadziejny mecz z Górnikiem, który do tego meczu podchodził jako drużyna, która nie potrafi strzelać bramek. I Sony Kittel gra słabo i to już nawet nie jest temat. To już nawet jest jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy w Ekstraklasie. To już nawet nie jest temat, że Kittel gra słabo. A Adnan Kovacevic też był gość, który był kupowany na stopera jako potencjalna gwiazda tej formacji. On gra po prostu dno. Zgadzam się. Właśnie ta chciałem powiedzieć o tym Kittlu, że no, koleś miał jeden dobry strzał i jakby przełożyć ten jeden dobry strzał na pieniądze, jakie zapłacił za niego Raków, jakie mu płaci, no to chyba trudne się wylosowało, jeżeli chodzi o przełożenie pieniądze na to, co daje Rakowowi. Tak. No i pamiętajmy, że Sony Kittel to był kupowany, tak z myślą, bardziej o europejskich pucharach, no, że musimy powalczyć, że chcemy czegoś więcej i tak dalej. Sony Kittel nie daje sobie rady póki co z Lukoszkiem, więc na europejskich pucharach to nie wiem, z kim sobie da radę. No to jest dramatyczny piłkarz. Tak jak jeszcze Nowak cokolwiek w tym meczu pokazał. Może nawet by został okradziony z asysty przez sędziego, który gwiznął faul z Kosmotu. Tak ten Kittel absolutnie nic. No to jest coś, no bym powiedział, odwrotność wspaniałego. Sony Kittel grał na szczęśniaka, który w tym sezonie, jak na początku robiliśmy takie zestawienia najgorszych zawodników kolejki, to chyba przez cztery pierwsze kolejki wygrywał te klasyfikacje. Sony Kittel nic nie potrafi zrobić przeciwko blokowi defensywnemu, w którym gra szczęśniak. No te szczęśniaki już tak mają, że przeważnie są najsłabszymi zawodnikami w formacji. Jeśli chodzi o Kittela, no to na ten moment wygląda na gościa, który jedyne co może zrobić, to dać piłkę ze stałego fragmentu gry. Ale dać piłkę ze stałego fragmentu gry, to myślę, że mógłby teraz nawet jeszcze Kamil Kosowski, jakby po prostu się postarał. Więc płacenie tylu pieniędzy za kogoś, kto... No bo kilka piłek ze stałego fragmentu gry trzeba mu oddać, dał takich, że no mógł mieć asystę, ale tam akurat Bielica dobrze obronił strzał tego gościa z długim nazwiskiem. No ale no to... No naprawdę, no Kurzawa też potrafi dać piłkę ze stałego fragmentu gry. No bardzo wiele więcej się spodziewaliśmy na pewno po Sonym Kittelu i ktoś dobrze napisał, Borat napisał, że to nie jest Sony, tylko zwykła Manta. Tak jest. Chciałem to zdementować, bo miałem kiedyś telewizor marki Manta, to było dawno i miałem go chyba z 6 czy 5 lat i on się mi nie zepsuł. I świetna była Manta. Jak miałem już więcej pieniędzy, to go wymieniłem, nie musiałem go wymieniać przez to, że się zepsuł. Bo może to nie jest Sony, to jest ten Sanio Kittel. O, Sanio Kittel. Sanio Kittel i to ja bym też po prostu sprawdził jego papiery wwozowe do Unii Europejskiej, bo to no podróby to wiesz, są jakoś zakazane prawem unijnym. To dostałem Sanio na komunię i wciąż działa. No widzisz, a Raków dostał Sanio na komunię i nie działa. To chyba nie jest nawet Sanio, to jest podróbka Sanio. Okej. To nie jest nawet Sanio w tym momencie. Masz cokolwiek z komunii jeszcze, co działa? To Sanio, jako jedyne. O kurde. A co to jest to Sanio? W sensie... Telewizor 14-calowy taki, no już nie korzystam z niego, jest gdzieś w domu rodziców, ale no po prostu działa cały czas. To porządny sprzęt. No tak. To niestety widzisz, no to... Nawet Raków na Sanio. No wiesz, bo też Raków poszedł do sklepu, aby poszedł kupować, no, tak jak się kupuje Sanio, na giełdę, na rynek, odpada z kurce skórzanej i spodniach dresowych, kreszowych. Jakby kupił tamto Sanio Kittel, to by działało, a on sobie poszedł do sklepu, chciał paragon, fakturki, tego śmegles. No błagam cię, takie kupowanie Sanio to jest amatorka. Paweł Pepe, na ten moment to bardziej synuś fartuszek. Ja po prostu będę przypominał, że transfer Sonego Kittela był tak świętowany, że powstawały całe artykuły, jak udało się ściągnąć takiego kozaka do Ekstraklasy. Jak to w ogóle możliwe, że on nas wybrał? No gdyby, i teraz Sony Kittel wygląda gorzej niż Lukoszek.
Gdyby telewizja Eleven transmitowała Ekstraklasę, to wysłaliby tam na stałe do Częstochowy, żeby zamieszkał dziennikarz i robił tam materiały. Pod domem, pod śmietnikiem po prostu rozłożyłby karimatę i tam mieszkał, pod śmietnikiem Sonnego Kittela. I dziś są... Ale generalnie no, tak samo no, Jeboah też był super transferem, bo on w tej Ekstraklasie pokazał, że umie. Okej, okay, dał tutaj asystę, no ale no nie wiem, dlaczego nie jest pierwszym wyborem, to po pierwsze. No, po drugie, też już nie wygląda jak ten piłkarz ze Śląska Wrocław, który utrzymał Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie. No bo już jest pod nadzorem trenera Jacka Magiery, proste. Gdyby sobie ale on, on to robił nawet... By miał teraz 6 asyst i 3 bramki, z czego 2 przewrotką. Ale ja dodam, że Jeboah brał na plecy cały Wrocław, jak jeszcze był trener Dziurdziewicz, więc to już wiesz, pod każdym trenerem. Ale on już domyślał, że za niedługo przyjdzie trener Magiera i to go inspirowało. Znaczy, mi się w tym meczu Jeboah podobał akurat. Wszedł z ławki, coś zrobił, także ja... Nie no, ty, tak, 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 no ale wiesz... No, ja... Coś zrobił, podobał się ta recenzja. To coś zrobił, to już dużo w Rakowie. Kittel nie zrobił praktycznie nic. No, ja myślałem, że Jeboah to będzie w każdym meczu przynajmniej ligowym, wiesz, pierwszy wybór i jedziemy z tematem. Ja się też zastanawiam, na ile ta sytuacja z Sonnym Kittlem jest taka, że jest na komputerowca ta presja taka, że on musi grać, bo jak on nie będzie grał, to zaraz zrobi syf szatni, wiesz, poduszki pierdziuszki będzie każdemu podkładał i smarował pastą klamki i ile z tego jest faktów z treningów, a ile jakiejś takiej no, presji, którą siłą rzeczy musisz odczuwać i jak bardzo właśnie taki Sony, który już pokazał, że ma wiesz, muchy w nosie, a gówno gra, rozwala tą szatnię Rakowa. Znaczy, ja wiesz co, zgadzam się w tym sensie, że kiedyś Sebastian Mile mi powiedział, że każdemu piłkarzowi mówi, spraw, żeby za ciebie dużo zapłacili. Będziesz w gorszej formie i tak będą musieli cię wystawiać, bo jeśli ty będziesz grał źle, to będzie przede wszystkim ich porażka, a nie twoja. I oni naprawdę staną na głowie, żeby Sonny Kittel doszedł do formy, więc rzeczywiście Sonny Kittel będzie dostawał mnóstwo szans, bo to jest porażka Rakowa przede wszystkim, bardzo kosztowna i wizerunkowa również, że Sonny Kittel nie może odpalić, ale żeby nie było tak, to zobaczcie, ile miesięcy, ile lat, ile dekad apelowaliśmy, żeby Raków w końcu miał dobrego napastnika. No i Crnac zagrał fajnie, kto wie, czy to nie był najlepszy piłkarz Rakowa w tym meczu i przegrali. Więc może trzeba grać jednak napastnikami, co nie strzelają, co grają dobrze tyłem do bramki, bo wtedy były wyniki. No tak, bo poprzekręcało im się w głowach, kurczę. Napastnik, który cokolwiek zrobił w Rakowie, Częstochowa, o nie, to wiesz, rozleniwiło to Sonnego Kittla i Bartka Nowaka, który też miał tam sytuację, żeby spokojnie jedną bramkę strzelić, to Bielicę w głowę trafił. No jeżeli chodzi o jakiekolwiek plusy w Rakowie Częstochowa po tym spotkaniu, to rzeczywiście jest ten Crnac, który po pierwsze bramkę strzelił, po drugie no miał kilka tam dobrych zagrań. No na tle transferu, jakbyśmy porównali Kittel Crnac, no to jeden jawi się jako totalna porażka, a drugi jako przyzwoity transfer. Myślę, że jak będą sprzedawać Sonnego Kittela, to go wystawią na X-komie. Wiesz co, Sonnego Kittela to na razie mogliby co najwyżej wystawić na Eliksie i to też nie byłoby za dużo chętnych. Na X-komie to Crnac będzie pasował niedługo. Drogiej nie działa, sprzedaż. Chodziło mi, że Sonny, no, tak ja w tym kontekście, tak. Barat skrócony, dział używane, zepsute. No to bardziej OLX faktycznie. Słuchajcie, dużo mówimy o Rakowie. Czy jeszcze coś od Crnacu może Mieciu chcesz? Nie, no będziemy się przyglądać. To może czas na Górnik, bo Górnik wygrał, a tak roastujemy tylko ten Raków, natomiast to Raków sam nie wygrał, tylko wygrał też Górnik. Ja chciałem pochwalić pana Bielicę, bo to trudny sezon dla niego, a tu na pewno tak pomógł Górnikowi, więc takie redemption. No ale już w ostatnim meczu zagrał nieźle, no, nie? Z kim grał Górnik? Pamięcie mi. Boże święty. Ja powiem tak, bardzo dobry mecz Górnika, a nadal mogę powiedzieć złe słowa o Szymonie Czyżu, więc to jest Ze Śląskiem Górnik nieźle zagrał, znaczy Bielica. Znaczy, Szymon Czyż to był najlepszy piłkarz poza Crnacem Rakowa w tym meczu. No, tylko, że grał dla Górnika.
Szacunek dla Rakowa, że nie robił tej słynnej zasady, że nie, jak jesteś wypożyczonym z mojego klubu, to nie możesz grać przeciwko mnie, ale to się zawsze tak kończy. Każdy, kto grał w FMA, wie, że wtedy ten zawodnik wypożyczony gra przeciwko tobie najlepszy mecz w rundzie. I trochę to się potwierdziło. A w ogóle podoba mi się, jak Kanal Plus sprytnie podszedł do tematu w rozmówek w przerwie meczu, nie wiem, czy zauważyliście. Była rozmówka najpierw z Szymonem Czyżem, który przeszedł z Rakowa do Górnika na zasadzie wypożyczenia, a później była rozmówka z Nowakiem, który przeszedł z Górnika do Rakowa. Fajnie to rozegrali. Bardzo, ktoś bardzo mądry to wymyślił. No naprawdę, kawał roboty dziennikarskiej. Kawał roboty. To było najlepsze, co zrobił Kanał Plus od momentu zapytania Wdowika, czy na pewno pan celował, czy to było dośrodkowanie? Ostro roastujesz kolegów z redakcji. Pamiętajmy, że w Lidze Plus Ekstra, jak wystąpiłeś, to nie byłeś taki wyszczekany i agresywny wobec kolegów z Kanał Plus. Słuchaj, bo nie wystąpiłem ja, tylko fragment mojego reportażu, więc nie mogłem nic powiedzieć. Ja bym chciał, żeby Kanal Plus jeszcze ewentualnie zapytał, zorganizował specjalny materiał z Tomaszem Musiałem o zastawianiu się dupą, bo to najlepsza zastawka czterema literami od czasu, gdy Grzegorz Krychowiak cieszył nas tą formą zagrania i myślę, że też jak Krychowiak, żółta kartka dla Tomasza Musiała tutaj powinna być za to zagranie, więc jeszcze raz, myślę, że najciekawsza akcja kolejki to właśnie ta z Tomaszem Musiałem. Serdecznie gratulujemy arbitrowi. Dużo się o nim będzie mówić. Dużo się mówi. Sędziowie zawsze to lubią. To oznacza ich świetny mecz. A jak dodać coś na poważnie o Górniku, to Górnik zagrał mądrze w kontekście tego, jak powinno się grać z Rakowem, będąc słabszą drużyną. W sensie dał Rakowowi grać chyba. I po prostu odebrał im ten argument największy, jaki Raków ma w Ekstraklasie, czyli ten taki wysoki pressing, nie? Taki intensywny. Po prostu nie było co pracować, bo Górnik sam uznał, że jak coś będzie robił, to po kontrach. No i w sumie... Ale też prawda jest taka, że wiesz, to wejście w mecz było takie, że niewiele brakowało, a to Raków by po, wiesz, 10-15 minutach prowadził 1-0. Także udało się, ale prawda jest taka, że to się bardziej udało na farcie Górnikowi, niż to zaplanował. Dodajmy, że bramka na 2-0 była jedną z bardziej z dupy bramek w tym sezonie chyba, bo tam nic nie wyszło w tej akcji po prostu. Było złe podanie, ten koszek prawie się w ogóle tam przewrócił, ale jakoś jeszcze odegrał tego Jokoty. Jokota oddał jakoś ten strzał i jakimś cudem Kowacewicz tego nie obronił. Tak więc faktycznie. Jeszcze pomówimy o bramce Juricia z ŁKS-u, też wszystko zaplanowane było przy tej bramce ŁKS-u. Także... No, ale no, jedno trzeba oddać, że przy tej drugiej bramce Jokota naprawdę tam najbliższą osobę widział przez lunetę, więc obrona Rakowa też dała dupy na maksa, bo to nie jest tak, że miał chłop trzech na plecach po prostu jak siemaszko musiał przedrzeć się przez potrójne zasieki Krakowi, tylko po prostu miał tyle czasu i miejsca na oddanie strzału, że to był naprawdę no, fatalne bronienie Rakowa. I najlepsze jest to, że też Raków stracił ten argument przynajmniej w tym spotkaniu, no ale my zmęczeni jesteśmy po europejskich pucharach. No, to były optymalne mecze i dla Legii, i dla Rakowa, że wreszcie mogli odpocząć przynajmniej większość składu, no bo umówmy się, nie wszyscy zostali powołani do reprezentacji, zwłaszcza w Rakowie. No i co? I wychodzą na Górnik Zabrze i w trąbę i w fatalnym stylu. Makabra. No. Ja się boję, co będzie z tymi klubami, jak one wejdą w ten tryb jeszcze europejski. No to już w ogóle będzie. Jeszcze jakieś nadrabianie spotkań się zaraz zrobi, coś tego śmeges, Puchar Polski. Oni na etapie grudnia to się chyba przewrócą. No jeszcze Raków, jak tak dalej będzie, no to w meczu z ŁKS-em może nie być faworytem, no ale tak, to może być jednak za dużo. Wojtek, Raków też ma potencjał na bardzo szybkie odpadnięcie w ogóle z walki o trzecie miejsce w grupie Ligi Europy, więc to też może... Tak. Ale wiesz, tak czy tak, jak szybko odpadną z tego trzeciego miejsca w Lidze Europy, to koniec końców będą musieli wystawić jakiś skład na kolejne spotkanie. No jak Lech zrobią, jak pamiętacie na Benfica, jak wystawił Żuraw, kogo on tam w obronie wystawił tego? Dajewskiego. Tak, to było coś pięknego. Przeszli te eliminacje, mecz sezonu z Benfica Lizbona, a dobra, chuj, wystawię połowę rezerw. Dajewski aktualnie na ławce z Wisłami Puławy w Raduni Stężyca. Nie załapał się w Raduni Stężyca, bo grał znany i lubiany Dampt. Piękna historia to jest.
to kiedyś trzeba będzie z nim może jakiś wywiad zrobić na ten temat. Trzeba. Jeśli chodzi o nasz szanowny czat, Wojtek R. W temacie sprzedaży kitela na Elixie, Wojtek R. Podolski Allegro Antyki, taka kategoria. I Garfield IRL, Sonego kitela na Vinted, jedynie już mogą wystawić stan zadowalający. Zadowalający też maksymalnie był mecz Radomiaka z Koroną. Ja sobie wyobraziłem, jak ten Świerczewski Sonego kitela do paczkomatu wkłada. Radomiak z Koroną. To nie był aż taki zły mecz w sumie, tak naprawdę. Druga połowa była w porządku. Coś tam się, tak paradoksalnie chyba wiem, że Lech miał ładne akcje bramkowe, ale jakbym miał porównać, na którym meczu się lepiej bawiłem, to chyba na tym Radomiaka z Koroną niż na przykład Lecha z UKS. Bo był Rafał Wolski. Rafał Wolski grał w końcu jak Rafał Wolski, którego lubimy, którego cenimy. Rafał Wolski w ogóle w ostatnich chyba trzech meczach ponad 20 udanych driblingów. Tylko w tym meczu w jednej akcji potrafił zrobić 4, ale już ta asysta bramkowa, bo driblingi w środku pola, okej, chłopaki źle staną, no to ich trafił, ale ta asysta to był naprawdę przebłysk czegoś, co mogło być wystawione na dowolnym stadionie, nawet koszykarskim. Przychodzą mi głupie żarty teraz do głowy, ale nie powiem ich. Rozumiem. Bo to by nie było miłe. Ale tak, trzeba docenić odbudowanie formy Rafała Wolskiego i na pewno nie jest to związane z tym, o czym sobie pomyślałem. Ale widzicie, ale z Radomiakiem to jest tak. Mówimy, no kurczę, ten Radomiak, super kadra, mnóstwo ciekawych Portugalczyków, a jeszcze wzmacniają się ciekawymi polskimi piłkarzami. Wrócił Kaput, jest Grzesik, jest ekipa do grania. Cholera, czemu to nie może odpalić? Może Rafał Wolski nie jest sobą. I Rafał Wolski w końcu jest sobą, robi Danca Kuduro i tak jest remis zaledwie z Koroną Kielce. Koroną, która gra utrzymanie, grasz mecz derbowy, grasz mecz u siebie, Wolski się zgadza, wszystko się niby powinno zgadzać, a i tak wyniku nie ma. Pan Galca to jest sposób do wyrzucenia w tym momencie. Nie za to, że mu coś tam nie pasuje, tylko za wyniki. Pan Galca po prostu wyjazd. Dziękuję bardzo. Fajnie było, żegnam. To jest jeden ze słabszych trenerów w lidze, tak. Że oni się na niego nabrali. Naprawdę, ja wcześniej nie wiedziałem, kto to za bardzo jest, tylko słyszałem ten Espanol, coś tam, bla, bla, bla. Ale to wystarczy wejść na jego karierze, na Transfermarkcie, zobaczyć, jak w tej Arabii mu szło. To jest przecież jakiś dramat. Ja może zdiagnozuję problem aktualny Radomiaka. Może być problemem to, że trener Galca przychodzi na trening i każe każdemu z piłkarzy podziękować, że w ogóle się pojawił. I pół godziny trwa samo dziękowanie przez piłkarzy, że pan trener łaskawie się pojawił i że potem mówi, że no jesteście takim szrotem, ale i tak was trenuję, to jeszcze raz mi podziękujcie. Jest druga runda podziękowań, a potem jest w ogóle osobna runda podziękowań posiadały, który musi zrobić kilka podziękowań za to, że normalnie by nigdy nim nie grał, ale jest młodzieżowcem najgorszym w historii klubu i on też musi. I tak trening mija głównie, nie ma już miejsca na taktykę, także tak to wygląda. Posiadała płaci haracz Galczy za to, że może, że gra w ogóle. Tak, oddaje mu kanapki. 2500 zł. Albo kanapki, tak jak mówi Julek, też może tak było. Kanapki i picie nawet, bo to picie już też? Jest. O kurde, ale herbatę w takiej plastikowej butelce po coli przynosi. No tak jest. Nie, no, ale nie może być dobrym trenerem gość, który przychodzi w środku sezonu, mając naprawdę kadrę taką, z której dobry trener coś by zrobił i zaczyna biadolić, jaki on to nie jest w ogóle oszukany i biedny. Dawno mnie żaden trener tak nie wkurza w tej lidze, jak ten gość. No. Nie, jak rzeczywiście byłem bardzo go ciekaw, bo facet przychodził, prowadził klub w La Liga. Ilu trenerów masz w Ekstraklasie, którzy prowadzili klub w La Liga? On przygotowywał Espanyol na mecz przeciwko Messiemu, Suarezowi, Neymarowi. To jest duża piłka. I chyba za duża, bo gość ma ewidentnie muchy w nosie, nie chce mu się tu pracować, chciałby być gdzie indziej. To jest pytanie o motywację. To jest traktat o motywacji. O tym, że okej, może gość kiedyś coś dobrego prowadził, ale on tu nie będzie chciał po prostu położyć serducha, włożyć serducha w tę pracę. I to ewidentnie widać. Moim zdaniem jeden z największych pomyłek trenerskich w ostatnim czasie w Ekstraklasie. To jest taki kitel trenerki. Sony kitel trenerki. To jest Konstantin Galca. Ja już nie wierzę, że to w jakikolwiek sposób odpali. Trzeba to przeciąć, trzeba to przerwać w jakikolwiek sposób i dać szansę, powiem to, młodemu polskiemu trenerowi. Dokładnie. Albo staremu. Jest taki jeden, co ostatnio zrobił awans do drugiej ligi Gołczałkowicami. Słuchajcie, bo nie wiem, czy sobie analizowaliście jego karierę na Transfermarkcie. To jest taki profesjonalny portal taki dla klubów piłkarskich. Nie wiem, czy kojarzycie. Że tam kluby piłkarskie mogą wyszukiwać sobie piłkarzy. Taki bardzo insiderski, mało kto go zna. No to on rozpoczął swoją
transfermarkt.com. Sprawdzę później, co to jest. Nie mówcie za zbyt wielu osobom, bo to jest tam dużo insiderskich informacji. Dobra. On zaczął swoją trenerską przygodę od prowadzenia Rumunii U17 w 4 meczach. Tam wykręcił średnią 1 punkt na mecz, czyli no nieważne. Później dostał Steaua Bukareszt, czyli w sumie taka kariera trenerska, powiedziałbym, on był chyba jakimś piłkarzem dobrym, nie? Na to wychodzi. Tak. No bo tak nagle dostać Steaua Bukareszt za nic, no to jedynie chyba ścieżką taką, że był dobrym piłkarzem. Ja też mam taką stronę, taką insiderską, tylko też nie mówmy szerzej, bo serwery padną. Wikipedia, 68 meczów w reprezentacji Rumunii zagrał ten Galca, także też polecam się zainteresować. Transfermarkt, sprawdzę, Mieciu, ty sprawdź Wikipedię. No i on z tą Steaua Bukareszt zdobył mistrzostwo Rumunii w roku 2014 bodajże. No i ogólnie można tak zaryzykować moim zdaniem stwierdzenie, że w tamtych latach zdobyć mistrzostwo Rumunii ze Steaua Bukareszt, no zawsze jest to sukces oczywiście, ale no to raczej nie było jakieś takie, no wiecie, Klafuric też zdobył mistrzostwo z Legią swego czasu, nie wiem czy dziś nazywalibyśmy go jakimś wielkim trenerem. No i z tej Steaua Bukareszt poszedł prosto właśnie do tego Espaniolu, który prowadził w 26 spotkaniach i wykręcił imponujący wynik 1,12 punktu na mecz. Z tego Espaniolu prosto wyruszył w świat do Arabii Saudyjskiej. Tam trenował klub Al Tawun FC przez 21 meczów, później, czyli nie, no, nawet nie cały sezon. Później zmienił ten klub na Al Fajha, który trenował przez 10 spotkań i tam zrobił bardzo imponujący wynik średniej 1 punktu na mecz. Następnie przejął norweski klub, o ile się nie mylę, drugoligowy, Vejle BK i z nim chyba zrobił awans do norweskiej pierwszej ligi, tak mi się wydaje. Stamtąd znów wyruszył w świat do Arabii i tutaj słuchajcie, fenomenalna przygoda w klubie Al Hazem. W 9 meczach średnia punktów 0,33. Czyli 2 punkty jakoś mniej więcej w tych 9 meczach, no nieważne. No i stamtąd właśnie Radomiak uznał, że to jest gość, którego na ten moment potrzebujemy. On tutaj nam wprowadzi hiszpańską piłkę. I tak, duński klub, przepraszam, nie norweski, pomyliło mi się. No i tak. I tak właśnie znalazł się w Ekstraklasie. Tak więc mówienie o nim, że to jest były trener Espaniolu i łapanie się tylko tego, że on ten Espaniol prowadził w roku 2015 i 2016, przechodząc prosto ze Steaua Bukareszt, przed którą nie miał żadnej trenerskiej kariery, jest pewną pułapką moim zdaniem. Ja sprawdzam jego profil na naszej klasie, ale nie ma, więc nie dodam żadnych wiadomości. On zawsze jest na zaraz, wracam też na gadu-gadu, co takie podejrzane trochę jest. No bądź już na tym albo dostępny, albo na, no tak. Nie, na zaraz wracam, takie nie wiadomo. A wiesz co? Moim zdaniem on ustawił ten status specjalnie, nie to, że nie ma go przy komputerze, tylko on jest przy komputerze i ma ustawiony zaraz wracam. Tak jest, tak jest. Także tak, to zwolnienia. No jeżeli takie statusy ustawiasz na gadu-gadu i nie masz profilu na naszej klasie, no to o czym my rozmawiamy w kontekście Ekstraklasy, trzeba już zacząć giełdę trenerską. Może Lech Łojżyński by ich za mordy wziął. W tym momencie ja jestem otwarty. Dla mnie to jest koniec projektu Konstantina Galcy w Radomiaku. Tam są możliwości ściągania interesujących piłkarzy. Tam nie ma złej kadry. Jest takie badziewie, że naprawdę ręce mi opadają. Uważam, że Radomiaka stać na dużo, dużo więcej. Jak oni nie wezmą Fejo, to jest po prostu no tak jakby ktoś wyrwał i zmiął kartki w tej wielkiej księdze, jaką jest historia Ekstraklasy. Bo to jest po prostu coś, co musi się moim zdaniem wydarzyć naturalnie. Fejo powinien być w Ekstraklasie i Radomiak jest najlepszym miejscem, bo po pierwsze ma teraz trenera, którego powinni się pozbyć i po drugie mają ludzi, którzy mówią w tym samym języku. No musi być Fejo w Radomiaku. Ale Fejo nie puszczą, albo go, no Fejo ma tam zostać do końca świata jeden dzień dłużej, na jakiś kontrakt. Jak Fejo nie puszczą, to on pójdzie i rzuci czymś, w kogo trzeba będzie czymś rzucić i go wtedy puszczą. Myślisz, że on sobie nie powie, że to jest jakaś środka Marysia? Będzie chciał. On miał mieć propozycję z Ekstraklasy przed przejęciem motoru i wybrał motor, także zobaczymy. Trudne się wylosowało z Fejo. No bo to może miał słabą tą propozycję. No. Może. No na pewno kogokolwiek innego niż pana Galca potrzeba w Radomiaku na wczoraj, no bo umówmy się,
Radomiak w ostatnich meczach jedyne co zrobił, no to wygrał z ŁKS-em, co już mówiliśmy, że nie daje absolutnie żadnego papierka lakmusowego na to, co się w Radomiaku dzieje. Korona udowodniła, że no jak widać nie najlepiej. No. Bo najgorsze jest to w tym wszystkim, że ja podkreślam po raz 58, tam nie trzeba futbolu w Radomiaku wymyślać, bo jakby tą zmianę, gdzie wpuścił Roszę, zrobił wcześniej, dał mu, nie wiem, z pół godziny chociaż i kazał po prostu robić długie wrzutki w pole karne, no to tam już jedną Rosza miał główkę, no trafił sobie tam w bark, nieczysto trafił, ale moim zdaniem by coś wpadło, jakby dostał trochę więcej czasu i kazał tylko robić, zamykać oczy i wrzucać długie piłki w pole karne. Masz dwóch zawodników, Roszę i tego Pedro, który też gra doskonale głową. No przecież kurde, to jest proste. Masz Roszę, masz Pedro, masz Wolskiego, masz boki obrony Abramowicz, Grzesik, masz niezłych stoperów, bo Rossi w szczycie był naprawdę dobry, ten posiadała, ogarnia. No masz piłkarzy, żeby grać lepiej. Masz Castanedę, który w końcu coś strzelił. Masz Semedo, który miał świetny początek sezonu. I to jest twój Radomiak? Z takim składem? Panie Galca, proszę wracać do tego Espaniolu. Czem prędzej. No tam był 10 lat temu. Nikt normalny już go tam nawet na trybunę nie wpuści. On może jechać do tej Ligi Arabskiej i tam... Ale zaraz i tam przestanie go ktokolwiek chcieć. To jest naprawdę bardzo ciekawa kariera trenerska. Gość się włosi na mistrzostwie ze Steaua Bukareszt sprzed 10 lat, którą objął za nic. Fajny, fajny trener. Słuchajcie, co o koronie? Bo mi się na przykład szalenie podobał strzał Ronaldo Dekonu. Uważam, że to najsprytniejsze uderzenie w tym sezonie Ekstraklasy. Czy ono było ze szpica, czy ono było z Kajora, nie jestem w stanie dokładnie się przyjrzeć, ale jakby no, z miejsca, bez żadnego rozbiegu, bez niczego, bez sygnalizacji. Genialny strzał. Jeden z lepszych bramek w tym sezonie. No. Taka to były dwie takie bramki w historii futbolu. Jedna to było do Akonu, a druga to było słynny Kajor Ronaldinho w meczu z Chelsea. Tak. Tak, no ona może być trochę niedoceniana w jakichś rankingach na gola sezonu, ale pod względem poziomu trudności zrobienia tego, to jest coś niesamowitego, tak, naprawdę. Oglądałem, cofałem sobie kilka razy jeszcze później tę bramkę, jak sobie jeszcze przypominałem skróty z meczu. No, tak jest prawda, że taki strzał z 40 metrów wejdzie co drugą kolejkę i to rzeczywiście robi wrażenie, ale to jest dużo trudniejsze technicznie. Dużo rzadziej się zdarzają takie strzały, jak to, co zrobił Dekon. No, on tam miał 0 centymetrów miejsca, trzech gości wokół siebie i no, że to wsadził, to jak nie widzieliście, to koniecznie sobie zobaczcie na YouTubie. Mówimy to z pełną powagą i bez tutaj jakichś ukąśliwych uwag. Przepiękny gol. No i Korona dalej czuła punkty. Moim zdaniem remis na Radomiaku to w momencie, gdy walczysz o utrzymanie, nie jest zły wynik. Mają punkt, no mają punkt, no i spoko. I nie byli gorsi w tym meczu. W sensie nawet mieli wyższe XG na koniec, z tego co widzimy. Mieli kilka naprawdę dobrych okazji i remis był jak najbardziej w tym meczu sprawiedliwy. Mówiłem, ja się o Koronę nie bałem, nie boję i nie będę bać. Za słabi Beniaminkowie są w tym sezonie, żeby się bać o Koronę. No takimi meczami jak ten paradoksalnie mnie właśnie przekonuje Korona, natomiast to jest wciąż punktowanie raz. Jeden punkt na mecz, taka jest średnia punktów Korony Kielce. Dwie wygrane w tym sezonie, trochę mało. I jak słusznie zauważył Obyżyświat, w tabeli remisów tylko 3 remisy za Piastem Gliwice, więc no ta strata jest chyba spora, ale no samo to pokazuje. No nie wiem, mogę powiedzieć jeszcze, że bardzo cieszę się, kiedy Bartek Kwiecień robi żółtą kartkę, bo to tak no sprawia, że po prostu wiesz, że są pewne takie stałe w życiu. Niewiele jest rzeczy stałych w życiu. Widzimy to po Śląsku Wrocław, widzimy po Jagiellonii, jak to się wszystko miesza. A Bartek Kwiecień wchodzi na boisko, robi żółtą kartkę i wiesz, że jednak coś z tego świata twojego dzieciństwa, ze świata, który znasz, kochasz, przetrwało do tej nowożytnej, agresywnej, brutalnej rzeczywistości. No to nawet jest takie przysłowie. Kiedy Bartek Kwiecień robi żółte kartki, to dzieci się uśmiechają. I to jest fajne, że to jest facet, który walczy o uśmiech dzieci na całym świecie i robi to bardzo regularnie i wpisuje się w historię no, futbolu ekstraklasy czymś takim konstant. To rzeczywiście doceniam. Nie wydaje wam się, że na przykład Bartek Kwiecień to może być tak naprawdę brat bliźniak Jacka Góralskiego, tylko że jakiś był błąd w szpitalu czy coś w tym stylu, bo oni nawet wyglądają dość podobnie, bym powiedział.
Zobaczcie sobie, wpiszcie sobie zdjęcia. Bartosz Kwiecień i Jacek Góralski. Możliwe, że właśnie jakąś taką zagadkę rozwiązałem. Wiesz co, Bartkowi Kwietniowi jednak brakuje takich sanek na wyprostowanych nogach. Takich, wiesz, żółta kartka, no wiadomo, po jakimś faulu, ale ewidentna czerwona, jakby była, no to można by tu szukać powiązania w DNA. Tego jest mówcy, nie brakuje. Pierwszy sezon Bartka Kwietnia w Ekstraklasie. W ogóle to, jak długo Bartek Kwiecień przewija się przez Ekstraklasę, to jest osobny sezon, bo on tam grał z przeciwko Widzewowi i to temu Widzewowi przed bankructwem. Widzew zdążył zbankrutować, podnieść się z bankructwa, a Bartek Kwiecień cały czas gra w Ekstraklasie. Słuchajcie, w swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie wtedy grał dużo w Koronie Kielce, chyba jeszcze była wtedy młoda Ekstraklasa i w młodej Ekstraklasie w całym sezonie było raz, dwa, trzy, cztery, pięć meczów, w których Kwiecień nie zrobił żółtej kartki. Ale wiecie, czemu Bartek Kwiecień cały czas gra w Ekstraklasie? Dlatego, że jakaś drużyna zawsze go weźmie po to, żeby na wszelki wypadek nie wzięła go inna drużyna. Bo jak masz Bartka Kwietnia, to wiesz, że on nie połamie żadnego z twoich piłkarzy. Oczywiście pod warunkiem, że nie dajesz mu trenować. Nie, była taka sytuacja, niestety chyba w Resowie kasował swojego własnego kolegę. No, więc Bartek Kwiecień to jest jednak żywioł. Pamiętajmy, to jak... Dobra, raz się zdarzy. Tornado. Okay, raz, to wiesz, każdemu może się zdarzyć. Woda, ziemia, powietrze, Kwiecień. To są cztery główne żywioły tego świata. Ogień padł na piąte miejsce. Korona wygląda moim zdaniem coraz lepiej, spokojniej, także zgadzam się z Mieciem, że chyba tutaj jakiegoś, no, mimo iż nie mają jakieś za dużo punktów, to tak patrzysz na tą koronę i myślisz, nie no, chyba niektórzy mają gorzej. Na przykład ŁKS, Lech ŁKS 3-1, wielki debiut, wielki powrót na trenerską karuzelę Piotra Stokowca. Czy on już żałuje, waszym zdaniem? Po meczu powiedział, że ŁKS nie może tak grać. Naprawdę. To jest jego oficjalna wypowiedź pomeczowa. ŁKS nie możemy tak grać. No, to jest, kurczę, warto było zatrudnić trenera, co jednak świeże spojrzenie i jakieś odkrywcze wnioski. No to rzeczywiście można było legendę Moskala po raz kolejny PR-owo i pod każdym innym względem po prostu zdeptać, żeby przyszedł ktoś, kto powie coś takiego odkrywczego i fajnie. Nie, no ważne, że sobie zdaję z tego sprawę. Też mi się wydaje, że ŁKS nie może tak grać. Myślę, że trener Moskal sobie nie zdawał z tego sprawy. On chodził i mówił, chodził po klubie, mówił, zobaczcie, widzieliście ostatni mecz, ale wyklepiemy piłeczkę. Taki futbol ŁKS utrzyma. Tak pewnie Moskal robił. To tak, no to fajnie, dobrze. Że go zwolnił. Ten problem ŁKS-u jest taki, że on z kolejki na kolejkę wygląda coraz gorzej i zobaczymy. No to jest, był artykuł chyba wspomnianego dzisiaj Michała Treli na Weszłokowo o tym, że to jest tak naprawdę ostatnia szansa chyba Stokowca, jeśli chodzi o jakieś tutaj podboje ekstraklasy. No bo jeśli mu się nie uda tego ŁKS-u uratować, no to do ekstraklasy szybko wydaje mi się, że nie wróci. Pierwsza liga po prostu kierunek wtedy, no bo taka jest prawda. No w tym ŁKS-ie trochę się... Pierwsza liga, a przy tym trendzie, który jest teraz, gdzie coraz więcej klubów właśnie daje szansę trenerom młodym i to im się bardziej opłaca niż branie kogoś z karuzeli, to też nie jest powiedziane, że to pierwszoligowe kluby Ostokowca by się miały zabijać, bo w pierwszej lidze, przypomnijmy, teraz naprawdę, jak sobie się popatrzy na tabelę, to tam nie ma przypadkowych klubów już. No, znaczy, Stokowiec liga... miał dużo fajnych wyników w Ekstraklasie i też tego mu nie zapominajmy, bo w Lechii wykręcał duże rzeczy, więc pierwsza liga myślę, że spokojnie. Natomiast trend jest bardzo niekorzystny, jeśli chodzi o Stokowca i Ekstraklasę. Tu się w pełni zgadzam, że jest teraz raczej kierunek dawania nowym twarzom niż osobom z karuzeli, a Stokowiec jest ewidentnie gościem z karuzeli. Jeszcze chciałem nawiązać do wypowiedzi Piotra Stokowca, który powiedział, nie chcę więcej oglądać takiej gry ŁKS-u. No, ma problem pan Piotr Stokowiec. Jakie miejsce musi wybrać w trakcie meczów ŁKS-u, żeby nie oglądać takiej gry ŁKS-u? Bo to na... jeśli... Ci się jako steward zatrudnić. Ci co no, chyba jako steward, bo na ławce rezerwowej dosyć pechowo się wylosowało, jeśli chodzi o jego zawód i oglądanie meczów ŁKS-u. Tu ma problem pan Piotr. Słuchaj, ale wiesz co, może dostać tą czerwoną kartkę i po prostu nie przyjeżdżać potem na mecze. Trener Moskal już tak nawet kombinował z tym, tylko on przyjeżdżał na te mecze. To był jego błąd.
jak Brad Pitt w filmie Moneyball, nie wiem czy oglądaliście. On tam miał taką zasadę, że po prostu jak oglądał mecz swojej drużyny, to jej nie szło i on po prostu nigdy nie oglądał tych meczów. Słuchał w radiu relacji i no może się tym zasłonić trener Piotr Stokowiec, powiedzieć, że no ja wierzę w taki przesąd, że jak oglądam mecze swojej drużyny, to jej nie idzie. Po prostu nie będę tego robił. Tylko nie chce oglądać tych meczów, tak? Tak, chciałem powiedzieć, że ryzykowne z jego strony, bo może nawet bezpieczniej dla niego byłoby poczekać na ofertę właśnie z pierwszej ligi, żeby ewentualnie tam powalczyć o awans i w taki sposób trochę odbudować sobie reputację. Tutaj ma bardzo dużo do stracenia. Tak. No ale ja też ja nie twierdzę to co ty, że to jest jednak trener, który miał jakieś sukcesy w tej Lechii Gdańsk, też miał jakieś momenty lepsze. Nie wiem, czy to za jego kadencji Lechia walczyła tak długo o mistrzostwo, czy to nie za jego. Tak, to jest chyba Stokowiec. No przecież Stokowiec to też puchary, Stokowiec to też dobry sezon, kiedy już naprawdę Lechia miała żwir. Ale z drugiej strony też słusznie zauważa Adam Kaniecki. Stokowiec musi uważać, bo na karuzeli trenerskiej już czekają na swoją szansę tacy trenerzy jak Mariusz Romak. Mariusz Romak też miał sporo sukcesów. Gdzie jest w tym momencie Mariusz Romak? Nie ma go już nawet w dyskusji o karuzeli trenerskiej i pamiętam też jak Ireneusz Mamrot przecież miał fenomenalną pozycję po początku w Jagiellonii, no a w tym momencie to jest jednak raczej Górnik Łęczna. Tak? Dobry Górnik Łęczna, ale jednak pierwsza liga, więc rzeczywiście trendy i ta karuzela trenerska, no jest mało miejsc w Ekstraklasie generalnie dla trenerów, więc szybko można z wysokiej pozycji w Ekstraklasie zjechać i Piotr Stokowiec bardzo trudnego konia sobie wybrał, bo to w zasadzie jest tych wyścig psów z żartu, a Piotr Stokowiec mówi, słuchajcie, ten Jamnik to naprawdę wygra. No odważna decyzja. Też nie wydaje mi się, żeby po prostu finansowo ta dla niego oferta z ŁKS-u była jakaś aż tak kusząca, żeby powiedział, nie no trudno, przecierpię to po prostu, bo zarobię tyle kasy, że będę zarobiony na następne kilka lat. No ciekawe, no ja mu dobrze życzę, ale nie wiem, jaki ma plan na to. No jakiś plan musiał tam mieć, idąc tam. Ja nie wiem, jak ten plan ma wyglądać, szczerze mówiąc. Znaczy moim zdaniem to nie jest ciekawa decyzja, tylko to jest rozpaczliwa decyzja. Umówmy się, żaden trener, o którego się zabijają kluby, nie objąłby tego ŁKS-u, no bo każdy widzi, jaki jest skład i kadra. No i co ty masz z tym zrobić? No, co miał z tym zrobić Moskal i co ma z tym samym zrobić Stokowiec? No powiedzcie mi co. Znaczy, może inaczej, co zrobi Stokowiec, czego nie zrobił Moskal? Wymieńcie pół rzeczy. No jeśli, pytanie właśnie, czy ma jakiś pomysł, no bo na przykład trener Tułacz nie ma lepszej kadry niż ŁKS, ale ma jakiś pomysł i ta puszcza nie jest aż takim marazmem jak ŁKS, bo tam po prostu jest pomysł na coś, więc zastanawiam się, jaki pomysł będzie miał trener Stokowiec. Na razie doszedł. Ja ci powiem, jaki trener Stokowiec ma pomysł. Ma taki pomysł, że wpuszcza Antona Fasę i jak ŁKS może strzelić na 2-2, to ten wybija główką. To jest jego pomysł na ŁKS. No nie no, trzeba mu też dać trochę czasu jednak, nie? Mimo wszystko. Tylko no, z jednej strony trzeba mu dać, żeby powiedzieć, że ten jego pomysł jest wprowadzany, a z drugiej on tego czasu nie ma, no bo jak nie zapunktuje nic w kolejnych powiedzmy 5 meczach, no to zaraz się zrobi taka sytuacja, że już nie będzie czego ratować. Ja twierdzę, że zbrodnią ŁKS-u jest zwolnienie trenera Moskala i absolutnie moim zdaniem ten klub przekreślił swoje szanse na osiągnięcie czegoś w tym sezonie, czyli utrzymania się, zwolniając Moskala. On znał tych zawodników najlepiej, on zrobił i tak z nimi wynik ponad stan. Nie byłoby tragedią, jak z nim by spadł po raz kolejny i znowu by coś na kanwie, chociaż trochę większych pieniędzy z Ekstraklasy, znowu w tym ŁKS-ie zbudował. Ja nie wiem, co oni sobie myślą w tym ŁKS-ie, że co, że właśnie, że przyjdzie taki Stokowiec, co kiedyś z Lechią Gdańsk grał w europejskich pucharach i w ogóle był w czołówce, Zagłębie Lubin prawie spuścił w zeszłym sezonie do strefy spadkowej, a teraz u nas w ŁKS-ie coś wymyśli. Zbrodnią ŁKS-u jest zwolnienie trenera Moskala i ja nie powiem nic dobrego treneru Stokowcu, dlatego że jest następcą trenera Moskala. Ja jestem za tym, żeby Moskal tam został w ogóle przywrócony. Słuchajcie, tak? Czy to jest prawda pod tym względem, że nawet nie chodzi o utrzymanie, ale ŁKS mógł zachować twarz, zostawiając trenera Moskala, tak jak chociażby Puszcza jasno dała chyba do zrozumienia, że co by się nie działo, to trener Tułacz będzie w następnym sezonie trenerem Puszczy. I oni sobie zdają sprawę, my jesteśmy Puszczą, jesteśmy tutaj
typowanie do spadku, możliwe, że spadniemy i jak spadniemy, to nie będzie wina trenera. I ŁKS mógł powiedzieć tak samo. Jesteśmy ŁKS-em, jesteśmy typowani do spadku, jak spadniemy, trudno, będziemy za rok walczyć w pierwszej lidze, ale z naszym trenerem, który nie zasłużył na zwolnienie. Tak więc... Najważniejsze, co trzeba podkreślić, że trener Moska nie awansował z ŁKS-em, który dostał i tam było powiedziane, słuchaj, my mamy taką kapelę na pierwszą ligę, że ją zjadamy i właściwie to już buduj na ekstraklasę, bo zaraz będziemy w ekstraklasie. Tylko trener Moskal objął ŁKS, który jakby skończył sezon na 6. miejscu i w ogóle załapał się na baraże, to przed sezonem każdy by odpalał serpentyny i mówił, że co? Takie osiągnięcia, jak trener Moskal wykręci, to budujemy mu pomnik. Trener Moskal, no niestety, za karę sam sobie. Zrobił awans bezpośrednio i tak został za to nagrodzony. No to tylko pokazuje, że właściwie nie warto się starać. To jest, moim zdaniem to jest właśnie definicja to, że nie warto się starać. Jakby zrobił z ŁKS-em baraże, w barażach by odpadł, to by sobie spokojnie teraz w pierwszej lidze pracował. Ja rozumiem twoje, Julek, oburzenie, ale pamiętajmy, że przy ŁKS-ie zawsze musimy poruszyć jeden bardzo ważny wątek, że pan Płatek zaraz kupi ŁKS, więc tam się wszystko za chwilę zmieni i będzie dużo pieniędzy i kupią sobie absolutnie wszystkie pozostałe 17 klubów ekstraklasy i każą im ze sobą przegrywać, więc to wszystko są tak naprawdę didaskalia i rozgrzewka. Ściągnął trenera, który miał przyszłość w Espanyolu. Na pewno sobie dorzucą. Będzie ich na to stać. Jeszcze Mateusz nam podrzuca według Radio Łódź Dominik Furman na meczu ŁKS-u 2. Także myślę, że kolejny powód, żeby ŁKS się specjalnie nie martwić, jeśli Dominik Furman przyjdzie do ŁKS-u po kilku miesiącach bez treningów. Dominik Furman, który spadł z Wisłą Płock, gdzie chyba już nawet za dużej roli nie odgrywał w tym minionym sezonie. No to jednak to jest taki transfer. To jest game changer dla całej ekstraklasy. Game changer to jest po prostu drabina eskalacyjna i wszystko w jednym. Jacek Bartosiak napisze książkę o transferze Dominika Furmana do ŁKS-u, bo tyle to zmienia na mapie piłkarskiej, na mapie geopolitycznej. Możemy się śmiać, ale z drugiej strony ŁKS jest chyba w takim momencie, że nawet Furmanem nie miał. No tak. Trochę tak. Co gardzić. Plus jest to piłkarz, który ma już historię odradzania się z niczego, bo było tak, że po bardzo słabym okresie w karierze stał się jednym z lepszych piłkarzy w lidze. To był sezon, no jeszcze za moich czasów weszło, więc dość dawno, ale no kto wie, może jeszcze raz zostałby odrodzony. Tak więc nie ma co marudzić. Tak jak Ruch wziął Podstawskiego, tak ŁKS może wziąć teraz Furmana. No jasne, ale wiesz, to zarazem po prostu zdradza taką desperację jakąś, nie? Że kurde. No tak, ale ona nie jest jakoś ukrywana, ta desperacja. Ona jest po prostu. No jesteś na ostatnim miejscu w tabeli. Desperackie ruchy to jest to, czego w zasadzie musisz się chwytać, tak? Więc to jest tonący... Czego się chwyta? Remisu? Furmana. Tonący Furmana się chwyta, więc jak najbardziej od tej strony ma to sens. Szymon Nolbertowicz. Myślę, że w ŁKS-ie odnalazłby się Dawid Badia. Geniusz z Gdańska rozegra pozostałe 22 mistrzostwa i uratuje ŁKS. Witek Produkcje. Stokowiec może mieć pretensje tylko do siebie. Trzeba było ubrać szczęśliwą marynarkę. Ja niezmiernie jestem wielkim fanem tego, że Juryś strzelił gola, bo tego się nie spodziewałem po ŁKS-ie. Myślę, że to jest wielki sukces ŁKS-u, że ten napastnik cokolwiek strzelił. ŁKS już wygrał wszystko, co mógł, czyli bramka Juricia, naprawdę jestem w szoku. To więcej niż się spodziewałem po ŁKS-ie w tym sezonie. No nie, w tym sezonie to jest... Więcej bramek niż Piasecki Juric teraz. No tak, tak. Ja jeszcze czekam na bramkę Pirulo, bo jeżeli bramkę strzeli Pirulo, to jest jedyne, co może rzeczywiście przełamać ŁKS i dać mu jakąś nadzieję, bramka Pirulo w Ekstraklasie. To było coś wielkiego. No ta bramka Juricia to pokazuje, że... Lech Poznań to jednak ma problemy w tej obronie, bo Lech Poznań meczu z czystym kątem to chyba nie pamięta, kiedy ostatni raz zagrał, a było to bardzo dawno temu. Z Wartą Poznań. Mecz derbowy, no tak, to trudne dla nich spotkanie, bo to nieznany stadion był wtedy, no to im się udało. Warta Poznań, która wtedy już w ogóle nie miała nikogo na padzie, to ich ostatnie czyste konto. Ja żałuję bardzo, że ŁKS nie strzelił tej bramki na 2-2. Była taka szansa. Była to, co Fase wybił główką. Ja bym się mega cieszył. Naprawdę. Ten transfer Fase tutaj, no na nim będziemy budować utrzymanie. Typ blokuje piłkę w ogóle, która może wpadnie do siatki. Taki jest jakiś losowy ten ŁKS. Mówimy, że trochę przycisnęli Lecha Poznań,
ale nawet ta bramka Jurycia, tam jest tyle, Mokrzycki strzelał, a wyszło z tego podanie. I powiedzcie mi, co waszym zdaniem Juryć chciał zrobić przy tym golu? Czy on tam zapomniał strzelać do, w zasadzie do pustaka z metra i dlatego to przyjmował, poprawiał i dopiero trafił? Czy on był po prostu zaskoczony, że ma dobrą sytuację? Macie jakąś interpretację tego, co robił Juryć? Bo czy on tak chciał, czy nie chciał? To mnie zastanawia od paru dni. Słuchaj, no nie, ja nie wiem. Ja nie wiem, powiem ci szczerze, bo w tej akcji rzeczywiście wydarzyło się tyle, że to można by podzielić na cztery inne akcje i nadal by starczyło. No ale słuchaj, bramka na kontaktowa na Lechu Poznań to nadal jest coś, co warto zapisać. Wydaje się, że on po prostu wiedział, że jak będzie próbował strzelić od razu, to nie strzeli, bo nie umie, więc jakoś to przyciągnął i może myślał, że przyjmie i poda, ale już uznał, że nie ma do kogo podać i jakoś tam to po prostu się tak pochwała rozwagi. Pochwała rozwagi. Dokładnie. A jeszcze w temacie Stokowca chciałbym, żebyście mi powiedzieli. Piotr Stokowiec przejmuje ten ŁKS. Pierwszy mecz, trzy zmiany w przerwie. No ten był nowy zawodnik. Ale też nie mógł skorzystać. Właśnie nie wiem, wiecie, czy on nie mógł, czy nie chciał skorzystać z Tejana. No bo chyba nie jednak. Chyba coś tam się stało z Tejanem. Kontuzja. Nie, no, jeżeli by nie skorzystał z Tejana, to umówmy się, równie dobrze powinien zostać z tego ŁKS-u zwolniony. Także chyba raczej nie mógł. Okej. Okay. No to wiecie, jeszcze ma asa w rękawie trener Stokowiec, tak więc no od razu musiał grać na trybie hard, nie mając swojej strzelby, która już ma dwie bramki w tym sezonie. Ale Juryć goni, Juryć już nadrabia, ale to wyścig. Kto strzeli do końca więcej bramek, Tejan czy Juryć? Tym będzie żył świat. No, ale też trzeba powiedzieć, że to dla ŁKS-u nie jest jakaś wielka tragedia, że przegrał na Lechu Poznań, bo to nie takimi meczami ŁKS powinien się w Ekstraklasie utrzymać. Tak naprawdę, jak patrzę, gdzie ŁKS musi punktować, no to ma za tydzień u siebie Górnik Zabrze. I to będzie tak naprawdę pierwszy prawdziwy sprawdzian dla trenera Stokowca, gdzie jest ŁKS pod jego batutą, czy on potrafi na przykład jakieś punkty ugrać u siebie z Górnikiem Zabrze. No bo jeżeli to będzie kolejne jakieś właśnie 3-1 czy coś z tej serii, no to będzie odpowiedź wiadomo jaka, a może ŁKS właśnie się przełamie. A może ŁKS, Górnik Zabrze pokonał mistrza Polski, no to jest idealny moment, żeby przegrać z Beniaminkiem. Ja wam już mówię, że będzie 0-0 w tym meczu. No też się może tak wydarzyć, aczkolwiek no tak, Górnik Zabrze ze swoim napadem, który tak naprawdę przypadkiem tylko dwie bramki strzelił, naszym przypadkiem. No cudem i logiką Ekstraklasy strzelił dwie bramki mistrzowi Polski, no może być 0-0. Mi się wydaje, że Piotr Stokowiec pójdzie w murarkę, jeśli chodzi o ten koniec. Że zobaczy parę treningów, powie nie, tu jest jedna nadzieja, po prostu stawiamy autobus w każdym meczu i zobaczymy, może tu jakieś 1-0 się uda. Ale może jak Kajtejan wróci do regularnych treningów i zrobi jakieś... No to jest, bronimy 10 i wyszamy jednego Kajtejana, który po prostu jest artystą w tym, co robi i niech on tam może coś wyczaruje. Ja też to widzę, rzeczywiście Piotr Stokowiec przed meczem. Chłopacy, nawet nie próbujemy zawiązywać akcji. Masz piłkę, bij po autach. Nie próbuj podawać do kolei. Po prostu wybijasz piłkę w aut. I takie mecze gra ŁKS. A z przodu albo Juryć, albo Tejan próbują zrobić sami cokolwiek. Taka strategia ŁKS-u myślę, że ma jak najbardziej szansę. Ej, a myślicie, że dojdzie do takiego momentu, że już Stokowiec nie będzie wiedział, co zrobić. Że tak rozłoży ręce i na jakiś mecz wyjdzie duetem Tejan-Juryć. Widzielibyście to? Dwójka na pewno. To by było to nie. To by jeszcze ten Fasę na trzech zagrać. O kurde. No Fasę to na obronie. Mógłby, będą jakieś kontuzje, nie daj Boże, to już wiadomo, że dobrze wybija piłki lecące w stronę bramki. Także może za Flisa wejdzie. Futshow pisze, że Piotr Świerczewski mógłby to ogarnąć w ŁKS-ie, że taki strażak właśnie gra na chaos, to jest coś, co by się sprawdziło. Słuchajcie, Lech Poznań wygrał mecz, ale nie wiem, czy za dużo chcemy o Lechu Poznań mówić, no bo wygrać mecz z ŁKS-em to nie jest jakby jakiś materiał specjalny do analizy. Pogoń Szczecin gra wiele meczów wewnętrznych, które są bardziej jakby emocjonujące i ważne w kontekście jakiejś narracji o klubie niż zwycięstwa z ŁKS-em w tym momencie w lidze. No tak jak Radomiak, to był zerowy papierek lakmusowy, bo wygrał z ŁKS-em, no tak, nie wiem, Iszak się odblokował, to fajnie, chyba taki mecz odblokowanie tak. Iszaka dla Lecha Poznań. No tyle, no co, no głupio, że stracili bramkę. Znaczy, drugi tak, kolejny dobry mecz Iszaka, to jest jedyne co chyba, z Niepołomicami asysta i bramka,
Teraz dwa gole z ŁKS-em. To są wciąż dwa mecze z Beniaminkami, ale Isak no, wygląda jak gość w tych meczach, którego po prostu pamiętamy. No i mam nadzieję, że tak będzie, bo Isak w formie to jest wartość dodana dla absolutnie całego piłkarstwa światowego. No umówmy się, a na kim z drugiej strony się odblokowywać, jak nie na Beniaminkach? Tak. To jest mądra strategia, żeby Isaka budować na Beniaminkach. No i fajnie, że ta strategia się również sprawdziła. Także no tu tutaj daje okejkę w meczu z Lecha Poznań. Jedno, co mnie martwi, tylko że Bobek zawalił tą bramkę ostatnią przy Havelde, bo przecież Bobek to będzie parę milionów euro dla ŁKS-u. No ale wiesz, tyle strzałów masz w sezonie na bramkę, no coś musisz w końcu zawalić, nie? No wiesz, to nawet nie zawalił strzał, on zawalił to, że wyszedł i zaczął się cofać, bo to było tak, zawalone, nie sama interwencja. Bo no ja po prostu chcę, żeby ŁKS jak najwięcej milionów euro za tego Bobka dostał, no żeby trener Stokowiec mógł sobie kupić jeszcze z dwóch Tejanów i jednego Fasę. A Fasę koniecznie, ten blok był fenomenalny, znakomite podanie Kwekwe moim zdaniem, ale Wolski, tak bardziej mi się podobało to podanie Wolskiego, muszę przyznać, choć Kwekwe fantastycznie to dograł. No bawił się momentami w ofensywie Lech, ale sam fakt, że gdzieś w jakimś momencie, że jakieś narzekania po meczu z ŁKS-em wśród kibiców Lecha się pojawiają, no też są jakieś symptomatyczne, że to wciąż nie jest do końca to, natomiast punkty się zgadzają, Lech idzie w górę tabeli. Tak, a muszą docenić kibice, że zrobił to, co musiał, no bo Legia na przykład straciła punkty na Puszczy, nie? Więc tutaj pod tym względem jest 6-4 dla Lecha. I z Beniaminkiem też trzeba wygrać, jak słaby by nie był, nie? Tak jest, ja też to podkreślam, bo to... Szczególnie, że było ryzyko efektu nowej miotły, więc no spoko. I tak jak mówicie, cieszy, że Isak wraca, bo już był taki moment w tym sezonie, że się wydawało, że nie udźwignie chłop tego, co dla niego spadło, a tu zaczyna być widoczne to światło w tunelu, nawet pachniało pierwszym w historii hat-trickiem dla niego w barwach Lecha, to się niestety nie udało, ale no, zobaczymy jakby wtorek z tą Jagiellonią. No mega, bardzo mnie ciekawy ten mecz. Dla mnie faworytem jest jednak Jagiellonia, ale no, przede wszystkim liczę na fajne widowisko. Nie no, fantastyczny będzie ten mecz, rzeczywiście. Kiedy on jest? We wtorek. Jutro. Ale bajka. Jutro. Jesteśmy uratowani, nie trzeba żadnej głupiej Ligi Mistrzów oglądać, bo pewnie jutro jest. Tylko po prostu poważne mecze. Ale ja zupełnie szczerze bardziej jaram się dzisiejszym absolutnym klasykiem ekstraklasowym Stal Mielec Warta. Moim zdaniem to jest mecz na godzinę 20 w sobotę. To jest sól ekstraklasy, a nie jakieś tam, za przeproszeniem, inne spotkania. Nie no, szykuje się dzisiaj po prostu na jeden z ważniejszych meczów sezonu. Ja bardzo żałuję, że nie możemy omówić tego meczu w tym programie, bo na pewno byłoby co omawiać. Spróbujmy na koniec, jak zwykle. Tak. Ten mecz Lech-Jagiellonia zapowiada się fantastycznie. Może postawimy jakiś program po tym meczu, trzeba to przegadać. Ja jestem otwarty, żeby coś zrobić Mieciu. Myślę, że dobrze prawi, mądrze prawi, że ten mecz ma. Natomiast Szymon Nolbertowicz na czacie słusznie pisze, że Lech miał jednak atut meczu zaległego i właśnie go jutro straci, więc to jest jednak zawsze duża strata, jak nie masz meczu zaległego, czyli potencjalnej dodanej nieskończoności punktów. No, dla Lecha taki mecz po prostu, który się odbył i kilka pozytywów można wskazać. Cieszy, że za Afonso Solsą wszystko już w porządku, bo wyglądało to przez moment dramatycznie, jak padnie przytomny na murawę. Życzymy wszystkiego dobrego. Życzymy dużo, dużo zdrowia. Powiedzcie, ile byście wzięli milionów za Marchińskiego? Znowu fajna asysta, nie był debiut w kadrze, no te puchną. Czy Lech Poznań pomieści pieniądze za Marchińskiego? Czy tam na koncie znajdzie się tyle zer? Ile oni mogą wziąć za Marchewę? No ja na miejscu Lecha Poznań zburzyłbym część akademii i na miejscu tej akademii postawił skarbiec, żeby te pieniądze pomieścić. I powoli sprowadzał jakiegoś smoka do pilnowania tego. Ja myślę, że może się to skończyć tym przyspieszeniem remontów tych wszystkich ulic w Poznaniu, bo ponad strasznie rozkopany Poznań. Tak. A może oni tam właśnie budują ten skarbiec w centrum Poznania i dlatego to jest rozkopane, na pieniądze za Marchewę. Może tak być. To jest rozsądne, bo to się bardzo też
terminami zgrywa, że wreszcie tam... Chyba, że sprzedadzą go w bitcoinach. Może by doszło do transakcji. Wtedy nie trzeba budować skarbca. No tak, mogą również kupić go w ogóle za jakiś kontynent. Znaczy, że po prostu oddadzą Azję za Marchwińskiego i będzie sprawa rozwiązana. Azji bym teraz nie chciał chyba. No, znaczy, no, politycznie tak, ale jeżeli chodzi o surowce, to jednak myślę, że nawet by się to Lechowi opłacało. Słuchajcie, Dziennik Łódzki, 21 lipca. Takiego okna w Ekstraklasie dawno nie było. Ali Golizadeh, Sony Kittel i inne topowe ruchy tego lata w polskiej lidze. Lista. Ja napisałem na Twitterze, że Golizadeh to jest trochę cosplay Modera, który by nie odszedł, nie? W sensie to jest takie sprawdzanie rzeczywistości. Co by było, gdyby Lech nie sprzedał Modera? To właśnie teraz ma dokładnie to, co by było. Golizadeh chyba inna pozycja, nie? No nie, chodzi mi o to, że ma piłkarza, który nie gra. Moder też nie gra, więc no, ciekawy ten transfer. Pytanie, czy on zacznie grać, na ile on podpisał umowę? To by się nie wyleczy, jak się wyleczy, to może odejść. Czy zacznie grać, zanim mu się umowa skończy? To jest. Ale z drugiej strony, słuchajcie, Sony Kittel już wiadomo, że jest niewypałem, a Golizadeh, to cały czas Lech może budować tą narrację. My mamy Golizadeha, jak on wejdzie, to 7 z Legii to kiwa i strzela bramkę i to na pustą, bo jeszcze Tobiasza Rabonom zrobi. I może cały czas mieć tą narrację. A Sony Kittel, no już upadł, no niestety. No, Sony Kittel miał jeden dobry strzał w meczu eliminacji europejskich pucharów i beznadzieja. A Golizadeh cały czas, niby na trybunach, ale swoim wzrokiem takim łakomym już patrzy na obrońców z Ekstraklasy. No to przynajmniej wiemy, że jest lepszy niż Kittel. Ali Golizadeh, urodzony w 96 roku w Teheranie, reprezentant Iranu. Kurde, on przeszedł za 1 800 000. Jest najdroższy piłkarz w historii Lecha Poznań. Drugim jest chyba Badua, tak strzelam. No to... Trudne mu się wylosowało, musi przeskoczyć Baluę w oczekiwaniach. Emil przed mikrofonem pisze, że zamknie nam mordy ten Golizadeh. Oby, bo chcemy jak najwięcej dobrych piłkarzy, ale przyznajmy, na razie jest delikatnie z czego pożartować, że najdroższy piłkarz w historii Lecha. No na razie jakby nie oszałamia swoją grą, bo nie gra. No, głównie odpoczywa. Trzy lata ma kontrakt. Ja coś mi tu nie gra z nim. A co dokładnie? Nie, no, no jestem na jego transfermarkcie i coś mi tu nie pasuje w jego karierze. Chyba, a co dokładnie? No, że ma tak dużo meczów w belgijskiej lidze rozegranych. A bardzo dużo. A nie, problem polega na tym, że drugim gościem z Ligi Belgijskiej, który grał tam bardzo dużo i świetnie, był Dino Hotić, który też jakby miał jeden świetny mecz, a poza tym no teraz jakby nie jest potrzebny Lechowi. Taka dosyć. Te transfery też to są do osobnego omówienia. No Hotić na początku nam się wydawało, że to jest transfer w dziesiątkę. No nie wiem, może jeszcze dajmy mu czasu trochę, czy nie? Może jeszcze będzie, tak? Natomiast no, dziwna historia z tymi gwiazdami, bo naprawdę zarówno Hotić, jak i Golizadeh to goście, którzy powinni zjadać tę ligę. Takich transferów ekstraklasowe kluby nie robią. Lech się szarpnął. Ale na razie Lech niewiele z tego ma. No i to jest po prostu... No dobra, ale z drugiej strony teraz się śmiejemy, bo faktycznie no jest z czego. Ale z drugiej strony, wiecie, przyjdzie runda wiosenna i jeśli on wtedy faktycznie będzie do gry i będzie robił różnicę, to tak jakby Lech zrobił sobie nowy transfer zimą. To będzie takie uczucie, bez robienia transferu zimą. Poza tym on ma 334 tysiące obserwujących na Instagramie. Mój Boże, to dużo. No nie wiem, czy jakiś inny piłkarz ekstraklasy tyle ma. Wydaje mi się, że może nie mieć. To może on po prostu do tego, do marketingu do Lecha Poznań. Może Kamil Glik. Znaczy, słuchajcie, tu słusznie piszę też, żebyśmy zaraz się nie zapędzili, bo chyba ja się już wpierniczyłem, nie chcę wpierniczać was. Hotić też ma kontuzję, więc na razie Lech ma też dużego pecha z tymi swoimi hitami transferowymi lata. Zarówno Hotić, jak i Golizadeh się leczą. Niech się wyleczą, niech wiosną pokażą. Kibicujemy.
Tak jest. Łukasz 501. Powinni zimą jakiegoś lekarza dobrego ściągnąć. Też. Tego z kadry. Nie, nie, bo on jeszcze z kimś zrobi interes. Łukasz 501 ładnie napisał. Sprzedali Skurasia do Belgii, żeby tam nie grał, ale za to wzięli dwóch gości z Belgii, żeby tu nie grali. No i rzeczywiście wszystko się zgadza. Ja mam taką propozycję. Doktor Lubicz do Lecha Poznań powinien przejść zimą. Doktor Lubicz zawsze razem ze swoją kliniką Elmed, jeśli dobrze pamiętam, wszyscy pamiętam, czy Elmed, jak najbardziej. Elmed i też słusznie pisze Leo HD, przypominając, że Golizadek ma Puchar Azji niedługo, więc jak tylko się wyleczy, to będzie grał w Pucharze Azji. To jest wspaniała rzecz. W ostatnim meczu oczywiście w Pucharze Azji kontuzja, która niestety eliminuje go do końca sezonu. Czat pisze, że Rafał Wilczur do Lecha. No w sumie rację. To by był pomysł. Tak. On by ich tam jeden dzień poskładał przecież. Jak na brak Golizadeka i Choticia, to Lech wygląda w sumie nieźle, punktuje nieźle, także to też... Golizadek by zobaczył te narzędzia doktora Wilczura i by uznał, że jednak jest zdrowy i zaraz zapierdalał na treningach. To jest pomysł. Albo doktor Alban jeszcze pisze. Tak, doktor Alban i doktor Wilczur i po prostu Lech Poznań łapie to wszystko. Nie no, oczywiście życzymy zdrowia. Darek Białek, Puchar Azji, Ramadan, kontuzja i zaraz wakacje. Oby nie. Golizadek, świetne CV. Witek Produkcja jeszcze proponuje doktor Dre, ale będzie sztab medyczny w Lechu Poznań zaraz. Doktor Napierała jeszcze mógłby przyjść. Doktor Napierała, koniecznie. Krakowia... I jeszcze dodam do tego doktor Jacek Bartosiak, dopóki mu doktoratu nie odbiorą. O, razem z Napierałą, ale by lecili, co? Tak jest. Tak. Myślę, że taka ekipa jest w stanie uzdrowić Lecha Poznań, ale nawet myślę, że taka ekipa jakby wjechała do Poznania, to i piłkarzy Warty by przy okazji poskładał. Doktor Edgar, jeszcze są propozycje na... No tak, myślę, że na takich transferach bym się skupił zimą i jest mistrzostwo. Piłkarze są, po prostu nie ma zdrowia. Nie ma zdrowia, jak pisał wiersz narodowy Mickiewicz, bez zdrowia ani rusz. To jest Mickiewicza, nie? Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz, tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie. Trzeba sprawdzić. Może na swój sposób, no nie wiem, więcej czasu ma dzięki temu Marfiński. Tak, to Mickiewicz. Jest dobrze, że się nie pomyliłem, bo była skucha. Czyli co, Adama Mickiewicza trzeba sprowadzić również do Poznania. Artrac już idzie, że na pomocy Rimland, także idziemy w te narracje geopolityczne jak najbardziej będą. Dobrze, drodzy, Krakowia Puszcza 1-1. Mecz Krakowi, który był umiarkowanie ekscytujący, także jest to szokujące wydarzenie samo w sobie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że moim zdaniem najlepszym podsumowaniem tego meczu jest to, że jak Siemaszko strzelił bramkę, to w momencie, kiedy Siemaszko oddawał ten strzał, był przy nim Glik, Rapa i Gita bodajże. No ze trzech obrońców minimum by było. Aj, przepraszam. To jest najlepsze podsumowanie obrony Krakowi za kadencji Glika. No. Przepraszam, bo się teraz zmartwiłem, że się pomyliłem, a rozmawiamy o Krakowi, tak? Tak. Ja mam tak. Bardzo nietaktowne porównanie, że Glik dla Krakowi jest jak lubrykant. No tak, no trochę się zgadza. Przepraszam, takie porównanie, ale tak mi się, że po prostu dopóki on nie zaczął grać w Krakowi, to ciężko było tam się przebić przez tę obronę. No, tak było. I najgorsze jest to, że od momentu jak przyszedł Glik i stał się tym lubrykantem dla obrony Krakowi, to niestety nie dano jakby lubrykantu dla napastników Krakowi i oni cały czas są napastnikami Krakowi i duet Kalman-Makuch jest tak samo skuteczny jak za czasów, kiedy Krakowia miała żelazną defensywę, co może być jakimś tam problemem dla Krakowi generalnie rzecz biorąc. No, ja tak się czasami zastanawiałem, czy to nie jest tak, że jako że w meczach Krakowi niewiele się dzieje i jest tam ten Glik, to się skupiamy za bardzo na Gliku, że wszystko, co się nie udaje w Krakowi, to od razu zrzucamy na głowy Glika. Ale wtedy właśnie patrzę sobie na opinie lokalnych dziennikarzy, którzy siedzą z Krakowią od wielu, wielu lat. Gazeta Krakowska, noty za ten mecz, Kamil Glik, 3, chyba najniższa w zespole.
przesunięty na prawą stronę w bloku centralnych obrońców. To od niego odbiła się piłka, zanim wpadła do siatki Krakowi. Grał na alibi, nic nie zawalić, niewiele pomóc. Kibice znacznie więcej się po nim spodziewają. Zaczyna się więc już przesuwanie Glika po pozycjach, bo może jednak jako półprawy forstoper lepiej będzie wyglądać. No muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony, bo byłem w drużynie, nie da się ukryć, że Glik w Ekstraklasie to jest jednak Glik i on szarpnie. On rok temu o tej porze to grał na Mundialu, a tu na razie jest dupa zbita. No i w ogóle bardzo chętnie bym wyciął fragment któregoś naszego programu, zanim jeszcze w ogóle Glik zadebiutował, że siła przyjaźni, to wtedy sobie trochę żartowaliśmy, ale taka jest prawda. Bo wiecie, jak się rozłoży ten mecz na te mecze na czynniki pierwsze, to faktycznie jest zarzut do Glika o to, że on właśnie trochę jak wspomniany już dzisiaj Jakub Gryś, tak jakby chce mieć rączki czyste zawsze, a to jest dość nie najlepsza cecha, jeśli chodzi o obrońcę, ale śmialiśmy się z siły przyjaźni, a to jest cała prawda po prostu. To są fakty. Rozwalono totalnie jakąkolwiek hierarchię i tą scaloną Krakowie, która trzymała się tego, że było mało transferów i oni po prostu graną paczkę stanowili. Rozwalono tym Glikiem. Spierałem się ostatnio na temat Glika z kolegą jednym, który też się zajmuje gadaniem o Ekstraklasie i właśnie jak się tak nad tym zastanawiałem, to wyobraźmy sobie, że Jacek Zieliński w tym momencie sezonu, który był, dostaje piłkarza o tych samych parametrach co Glik, czyli powiedzmy 35-letniego obrońcę, byłego reprezentanta jakiegoś, no powiedzmy, że nie wiem, lepszego kraju niż Słowacja, dajmy na to jakiejś tam Mołdawii, Fecji czy czegoś w tym stylu. No nieważne, w każdym razie takiego, który gra już w Serie B, jest trochę na peryferiach poważnego futbolu i on przychodzi w tym momencie, który był sezonu, dostaje go Jacek Zieliński i czy w tym momencie Jacek Zieliński zacząłby na niego stawiać, gdyby ten gość nie miał na nazwisko Glik? No właśnie, nie ma szans, bo właśnie nie było powodów, żeby cokolwiek zmieniać w tej obronie. Nie było powodów, ta obrona nie dawała powodów żadnych, żeby cokolwiek w niej zmieniać. Nasrano tym Kamilem Glikiem panu Jackowi, który po prostu, no nie wiem, może było potrzebne w tym momencie walnąć pięścią o stół i powiedzieć: nie obchodzi mnie to, że to jest Kamil Glik, ja mam w porządku obronę, ona nie popełnia dużo błędów, traci mało bramek, trzeba mam coś zmieniać. Nie dało się tak widocznie, Kamil Glik do składu został wrzucony i siła przyjaźni po prostu została unicestwiona i przykro. No, Paweł Paczul też wczoraj zadał takie pytanie, czy gdyby Kamil Glik nazywał się, nie pamiętam dokładnie jak to Paweł ujął, ale gdyby Kamil Glik nazywał się Jerzy Saksofon, to czy w takiej formie jak teraz grałby po prostu? Miałeś formację, która działa, wrzucasz Glika i teraz jest trener w niezręcznej sytuacji postawiony, bo trochę musi grać tym Glikiem. Trochę nie chce, ale trochę musi. Jak słyszy, pisze Paweł P. na czacie, może na prawym skrzydle tego Glika najmniej zepsuje. Nie, ale ja zupełnie szczerze nie mogę się doczekać momentu, jak trener Zieliński będzie wiedział, że musi grać Glikiem, bo Glik ma to w kontrakcie zapisane, że jak nie gra, to Komar po prostu musi programować komputer, wszyscy pracownicy. I on już w akcie desperacji ustawi Kamila Glika na defensywnym pomocniku, żeby jak zawali, to jeszcze był ten porządny blok defensywny. Ja czekam na ten moment, ja wiem, że on nastąpi w tym sezonie Ekstraklasy, że będziemy grali na Glika, który zawali, ale jeszcze zanim będzie porządny blok, to będzie coś wspaniałego. O, ja wam powiem jeszcze dygresję, że jestem zachwycony tym, że musieliśmy czekać jedno zgrupowanie, żeby jakiś były reprezentant Polski powiedział: może Krychowiaka jednak tej kadrze potrzeba. Tak. Dziwi mnie, że to powiedział Piotr Świerczewski, ale tak, myślę, że Glikowi teraz wielka akcja w Krakowie szukania pozycji dla Kamila Glika. Nie będzie łatwo Jackowi Zielińskiemu kompletować ten skład. No i nie wiesz, wiem, że mówiąc o samym meczu, to naprawdę to się mogło gorzej skończyć, bo gdyby Puszcza nie miała z przodu takich piłkarzy jak ma, to wcale tam nie musiała być remisu, bo tam był potencjał na to, żeby prowadzić z tą Krakowem 3-0 i też Glik był w to zamieszany. No ja powiem, że Glik przyszedł do Krakowi, żeby odbudować swoją formę i pojechać jeszcze na Euro.
To może dobrze, że my nie pojedziemy po prostu na to euro i Glik przynajmniej już nie będzie musiał odbudować formy, to wtedy może pan Zieliński będzie mógł na przykład nie wystawiać, bo on już powie, no dobra, to już nie jedziemy, to już daj mi spokój święty, bo rzeczywiście to jak patrzę sam na siebie, to już nie chcę mi się tego robić. Bo no strasznie, strasznie to wygląda. Znaczy, dla mnie tu jest taki większy temat, bo jak Glik przychodził, to była duża dyskusja, że no jednak Glik to jest Glik i on dźwignie w Ekstraklasie, ale nie brak było głosów i tutaj znowu Bartkowi przyznaję i tak samo Damianowi Simkowi, którzy mówili, no nie, no nawet w Ekstraklasie już nie, że to mogą być za wysokie progi dla Kamila Glika. Ja wtedy mówię, nie no, szkolił Mbappe, on grał w Serie A, tu, śmego, nie ma znaczenia przeszłość, liczy się tylko zawsze tu i teraz, także gratuluję tym, którzy to przewidzieli. Moim zdaniem też nawet jeszcze przy jakichś tam warunkach spełnionych, czyli na przykład on przychodzi na początku okresu przygotowawczego do drużyny, która faktycznie potrzebuje kogoś na środek obrony, nie musiałoby być aż tak źle. Ale absurdalne były te warunki, w których on przychodzi już w trakcie rozpoczętego sezonu do drużyny, której obrona funkcjonuje, która nie potrzebuje środkowego obrońcy, i po jakimś tam krótkim czasie wskakuje do składu. Jeszcze wcześniej by wskoczył chyba, nie? Ale coś tam za kartki było? Nie było jakiejś takiej sytuacji? Dobrze teraz myślę, czy nie? Że te kartki się przenosiły mu z Włoch. Tak, tak, tak. No. Tak, no, tak. Bo w porządku. Prezes Filipiak myślę, że od lat potwierdza, że no sorry, na te wszystkie lata i te wszystkie pieniądze, które prezes Filipiak włożył w Krakowie, to nikt mi nie powie, że to jest gość, który w ostatecznym rozrachunku stworzył coś pozytywnego. Panu Filipiakowi niezmiennie życzymy cały czas zdrowia. Mamy nadzieję, że wszystko się poukłada, natomiast taka jest też prawda, że mnóstwo pieniędzy, a projekt, który no, myślę, że miał potencjał, żeby wygrywać więcej. Natomiast przede wszystkim teraz niech walczy o zdrowie. Niesamowita ta historia z Glikiem. Ale naprawdę dawno się tak nie rozczarowałem. Marcin Smyk pyta, czy był gorszy powrót reprezentanta? Jemu się kojarzy Żurawski. Tomasz Iwan w Lechu Poznań, zapraszam do dyskusji. Ale Julku, jeszcze chciałeś coś dodać, tak? Tak, chciałem dodać, że wrócił i spadli z ligi, więc to też był chyba średni powrót. Tak, Koźmiński, tak? Hajto. No. Jeżeli chodzi o przepalone pieniądze w Krakowi, to jedyne, co mnie cieszy, że to są prywatne przepalone pieniądze, bo są kluby, które przepalają niekoniecznie prywatne pieniądze. I tutaj, tak jak nie jestem fanem Wieczystej i dla mnie to jest nie najfajniejszy projekt, no ale tam rzeczywiście jednak prywata idzie i ktoś sobie ma i se pali. Ale może oznacza, że najbogatsi w tym kraju za małe podatki płacą, skoro mają pieniądze na to, żeby przepalać się takie pierdoły i nie ponosić konsekwencji. No, słuchaj, no to już jest temat na osobną pewnie dyskusję, ale słuchajcie, my się czepiamy Glika, ale dlaczego nie czepiamy się Artura Kraciuna, który przed chwilą zatrzymał jakichś tam świderskich milików i całą resztę, a tu miał zatrzymać tylko jakąś słabą Krakowię i dlaczego Puszcza przegrała ten mecz? Bo Glika się czepiamy, a już jak piłka z Mołdawii, to my nie potrafimy. No to proszę roast Kraciuna zrobić. Robił co mógł. A że nie może za dużo, to... Ale nie, no bo generalnie nie ma co do obrońców Puszczy chyba mieć pretensji, bo Puszcza powinna wygrywać wyżej na ten ostatni kwadrans, a po prostu przez to, że z drużyną jednak personalnie słabszą dużo niż Krakowia, no to zabrakło im pary na te ostatnie 15 minut i tak się to dla nich dobrze skończyło, że chociaż remis wyciągnęli, no bo tam, przypomnijmy, Krakowia 3 bramki strzeliła, nie? Z czego jedna została uznana. Artur Kraciun przed chwilą schował do kieszeni Milika, Świderskiego, Zielińskiego, Frankowskiego, Szymańskiego, Wszołka, a teraz nie dał sobie rady z Kalmanem i Makuchem. Proszę wywierać większą presję na reprezentantów Mołdawii, którzy potrafią w kadrze wyciągać takie wyniki, a w Puszczy nie dojeżdżają. Bądźmy sprawiedliwi, jeżeli jedziemy po obrońcach, to moim zdaniem, jeżeli potrafisz zrobić z Zielińskiego po prostu kolesia, który kopie się po czole i z Szymańskiego,
który strzela 15 bramek w jednym meczu Ligi Tureckiej, to trzeba go z murawy ściągnąć, bo jest tak beznadziejny, to dlaczego nie zrobiłeś tego w meczu z Krakowią? Więcej presji na reprezentantów Mołdawii. Pamiętajmy, że mołdawski futbol to jest futbol, który no, bije polską piłkę kadrową, narodową i od reprezentantów, którzy grają w tej lidze, też trzeba więcej wymagać. Ja się zgadzam, mam swoją prawdę o Puszczy Niepołomice, ale Bartek, chciałeś coś tutaj dodać? A, że mołdawscy piłkarze to są odwrotnością polskich piłkarzy. Im w kadrze idzie, a w klubach nie. Ten ich napastnik Nikolaescu podobno w klubach średnio wygląda. Nie wiem, nie śledziłem, ale taką czytałem gdzieś teorię. Myślę, że nawet więc tak. Po prostu mołdawscy piłkarze są prawdziwymi patriotami i w reprezentacji ich poziom wzrasta, a nasi piłkarze mają w dupie nasz kraj i poziom reprezentacji spada. Ja to potwierdzam. Pamiętajmy, że Nikolaescu gra aktualnie w rezerwach RKS-u Radomsko i to nawet gra słabo, a później na kadrze nas zawsze leje. Moja prawda o Puszczy Niepołomice jest taka, bo Puszcza sobie ciuła te punkty, zawsze mówimy, że jest najlepiej wyglądającym Beniaminkiem, co jest prawdą i to się wszystko dzieje po to, żeby ich kusiło. Bo Puszcza Niepołomice nie zrobiła żadnych drogich transferów. Ruch 15 zawodników. ŁKS teraz rozpaczliwie ściąga Furmana. Puszcza nie. Puszcza trzyma się spokojnie, dobra, my możemy spaść, chcemy zarobić, chcemy zainwestować te pieniądze. Ale jeśli dalej będą tak jeździą punktować, to zimą pojawi się taki w nich głos, kurde, a może jednak trzeba wydać, może jednak jakiś kredycik. Liczę, że nie. Starych zawodników i mamy dość jakości, żeby się utrzymać w tej lidze. I to jest wszystko po to, żeby ich kusiło. Jestem ciekaw, bo oni zimą będą stali po prostu jak jakiś święty, kuszony przez złego, że tak, ściągnij byłego ligowca, ale ściągnij trzech Słowaków. Wiesz co, bałbym się, gdyby te punkty i tak ciułał ŁKS, bo ŁKS już zrobił ten pierwszy krok, czyli zwolnienie trenera i załóżmy, że robi te właśnie punkty, które ten, no to bym się bał rzeczywiście o ŁKS, że wpadnie w tą spiralę ściągania Słowaków na długie kontrakty, bo LKS na pewno to w Antonem Fasę. No tak, a Puszcza zrobiła ten pierwszy krok, że trener Tułacz przedłużony. Dostajesz absolutne zaufanie. Nie interesuje nas, co się da. I to przedłużony był na etapie września bodajże, więc to nie to, że nawet wiedzieli, że uczuła jakieś punkty. I to był dla mnie taki duży znak rozsądku. I myślę, że nie zrobią tego. Znaczy ja wiem, że się mogę na tych słowach bardzo przejechać i napisze się straszna historia, ale mam nadzieję, że po tym, co prezes zrobił z przedłużeniem trenera Tułacza, wie, że okej, można kogoś ściągnąć, ale nie łamać swojego budżetu i nie robić jakichś desperackich ruchów z jakimiś właśnie nieobliczalnymi piłkarzami, którzy mają przeszłość w Ekstraklasie. Jeżeli kogokolwiek kupować do Puszczy, no to przede wszystkim, żeby był wysoki na stałe fragmenty gry i tyle oczekuję od Puszczy. Byle nie drogi. Może. Chyba był całkiem wysoki. No nie wiem, no kogoś jest to z reprezentacji Polski, bo my będziemy mieli teraz wysoką reprezentację Polski, więc no to można się połaszczyć na jakiegoś. Szukała, Łukasz Szukała, czy on jeszcze gra w piłkę? Chyba nie. Ten taki napastnik, co był w lidze cypryjskiej, taki bardzo wysoki, on chyba z jeden mecz w reprezentacji Polski. Łukasz Sosin, to nie, on ma 50 lat i był ekspertem w TVP przed meczem z Cypryjczykami, jak Raków grał. No to Łukasza Sosina. Byłem zaskoczony samym sobą, że go poznałem z twarzy. Pomyślałem raz się umówiłem z Łukaszem Sosinem na wywiad, powiedział, że ma czas o 14.21 i to 17 minut. Dosłownie tak powiedział, że podał mi bardzo konkretną godzinę i konkretną liczbę minut. Bardzo precyzyjny powiedział. Co, skorzystałeś? Nie. Nie gra już Łukasz Szukała od 4 lat, więc odpada Łukasz Szuka. Całkiem utytułowany gracz, mistrz Rumunii trzykrotny oraz zdobywca Pucharu Rumunii i reprezentant Polski. O, jego chyba trenował ten Galcza w ogóle, bo w tym samym sezonie zdobył mistrzostwo ze Steaua Bukareszt. Skoro jesteśmy w temacie ciekawostek, ujęła mnie ciekawostka, że pan Tomasz Tułacz z Puszczy i pan Jacek Zieliński z Krakowi razem dzielili szatnie Stali Stalowa Wola w sezonie 92-93, robiąc wtedy awans wspólnie z Dariuszem Brytanem, Mieczysławem Orzogiem, który do dziś gra w Stali Stalowej Wola na pewno.
No i oczywiście Dariuszem Jaskulskim, także to są te... I z w ogóle ze stryjem Boruca, z Hubertem Borucem, stryjem Boruca, także wspaniała ekipa. Jest świetna kandydatura do Puszczy. Borac skrócony dał. Thiago Cionek. O. Cionek Sołowiej na środku, ale to by żarło, ja pierdzielę. Nie, ale podsumowując, ja ufam Puszczy i wydaje mi się, mam nadzieję, że mnie nie rozczarują. Bardzo bym chciał, żeby właśnie to był taki pierwszy od dawna rozsądny klub, który przyszedł z pierwszej ligi i po prostu zamiast szukać na siłę utrzymania kosztem wszystkiego, to potraktuje ten sezon jako okazję do zarobku. To by było zdrowe. I to by im mogło pozwolić w przyszłym sezonie znowu walczyć o awans, gdyby zdarzyło im się spaść. No wiadomo, można zrobić jakieś dwa wzmocnienia, ale rozsądne, nie? No tak, bo to też nie róbmy tak, że jak sobie Beniaminkowie kogokolwiek sprowadzą w przerwie zimowej, no to o Boże, odwaliła im po prostu szał pieniędzy Canal Plus i robią nierozsądne ruchy. No wzmocnienie Beniaminka w przerwie jest czymś oczywiście rozsądnym, niezależnie od tego, ile masz punktów. Tylko tak, właśnie... ja piję do takich okienek, jak Odra Wodzisław w przerwie sprowadzała Arkadiusza Onyszkę, Brazylię. Albo jak Zagłębie Sosnowiec kupowało, wiesz, jakichś reprezentantów Wenezueli w zimą. No, ja się zgadzam, jak najbardziej, tak, że takie rzeczy trzeba będzie piętnować. No nie wiem, no może jeszcze na testy przyjedzie do któregoś z Beniaminków Freddy Adu, bo to też jest warty sprawdzenia, piłka, co myślę. Ja myślę, że tam może kogoś do środka pola by wypadało zobaczyć, czy nie ma kogoś. Tomasz Nowak na przykład z rekordu Bielsko-Biała. Myślę, że jeszcze mógłby pograć w Ekstraklasie. Puszcza już Poczobuta do środka pola ściągnęła. On może nie jest najlepszym rozgrywającym, ale dobrze gra na ślinku. Pytanie, czy oni też kogoś kreatywnego tam potrzebują? No właśnie, oni potrzebują wysokich zawodników i dobrze bitych stałych fragmentów gry. I na tym się da ugrać Ekstraklasy. No to Furmana, żeby bił te stałe fragmenty. I już elo, pograne. Wiesz co, moim zdaniem, wiesz, kto by pasował do Puszczy teraz? Sony Kittel, bo on dobrze bije stałe fragmenty gry, a poza tym jest słaby. No to ale taki... musieliby całe lasy, jakie mają, po prostu oddać do niego. Kurczę, zrobiłbym. No. Zawsze mogą być troszkę na wypożyczenie, a większość pensji i tak będzie krył Raków Częstochowa, a przynajmniej on się Raków pozbędzie, wie, zgniłego jaja z szatni. Oba kluby skorzystają. Niesamowite. Zacząłem przeglądać zdjęcia z przygody Frediego Adu z Sandecji, jak on stoi po prostu na rynku w Nowym Sączu z szalikiem z Sandecja. Amor patriae nostra lex. Podpis na tym szaliku. Faktycznie jest coś takiego. Jest tylko lepsze zdjęcie z Freddy Madu, jak reklamuje odkurzacze i to są te dwa zdjęcia po prostu obok siebie. A trzecie zdjęcie oczywiście dajmy, jak Pele go trzyma na swoich rękach, także historia Freddy'ego Adu. Trzeba jeszcze w jakiś sposób do niej wrócić. Freddy Adu nie zagra w Sandecji, zostałem wykorzystany. No to dramatyczna historia rzeczywiście. Możemy do niej w jakimś programie koniecznie wrócić, zrobić jakąś tier listę, jakieś coś, nie wiem, trzeba zrobić program niesamowity o tym, do tej historii. Jeszcze tutaj Adam Kaniecki, Matysek w Zagłębiu Lubin i jestem Paweł Wichniarek po powrocie do Lecha, takie fatalne powroty w stylu Blika. No Wichniarek w Lechu to była katastrofa, to jest to. Jak najbardziej. Grzegorz Reiser mnie poprawia, Herbert Boruc, nie Hubert, tak, to jest stryj Boruca. Dobrze, czas na mecz Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. Fantastyczny komentarz Mieciu, że nie wiem kim jesteś, ale znajdę cię i z tobą zremisuję. Tak właśnie funkcjonuje Piast Gliwice. To było wspaniałe. Fenomen po prostu. Niesamowity jest ten klub. I niesamowity. Najbardziej jednak niesamowite w tym wszystkim było to, że jest 80. minuta, grasz u siebie, jest 0-0 i co robi trener Wukowicz? Trener Wukowicz dokonuje zmiany. Ściąga Feliksa i wpuszcza środkowego obrońcę. Ja pierdzielę. Po prostu jak to zobaczyłem, sobie pomyślałem, że wolałbym, żeby nie było takich trenerów w lidze, nie? Cokolwiek by nie mówić, bo Piast jest trochę w takiej sytuacji, że drużyny, które z nim grają, często się godzą z remisem, bo myślą sobie, no to nie jest taka słaba drużyna ten Piast, remis nie jest najgorszy. A Piast grając z kolei z innymi drużynami sobie myśli, no remis nie jest aż taki zły, bo my też nie jesteśmy aż tacy mocni.
efektem czego na 12 meczów mają 8 remisów. To jest naprawdę zatrważający wynik. Nawet jak sobie robiłem swój cotygodniowy kupon, bo sobie co tydzień puszczam tak trochę jak Totolotka, taki kupon na wszystkie mecze Ekstraklasy, kiedyś może wejdzie i będę bogaty, to postawiłem na Pogoń, no bo sobie myślę już bez przesady, już tylko nie będzie chyba kolejnego remisu Piasta Gliwice. Piast Gliwice mnie zaskoczył. Jest kolejny remis. To jest najbardziej średnia drużyna w XXI wieku. I tak jak napisałem w pasku, istnieje ryzyko, że za niedługo poprowadzi program na gol.pl po prostu. Ja się boję, że któregoś dnia po prostu Piast Gliwice przyjdzie i zremisuje ze mną. Tak po prostu, siłą. Nie wiem. W czymkolwiek. Znaczy, mnie się najbardziej podobało, bo tu przed meczem oczywiście były analizy ekspertów. XG Pogoni, najwyższe w lidze obok Piasta Gliwice. To musi być mecz otwarty. Obie drużyny kreują tyle sytuacji, że bramki z tego kosza muszą wysypać się niczym maliny w lipcu po zbiorach w lasach. I tak dalej, i tak dalej. I logika Ekstraklasy przyszła i wszystkim ekspertom od XG strzeliła z liścia i pokazała, że w takim meczu musi paść remis 0 do 0. I to jest to, co jest dla mnie esencją futbolu. Łącznie 4 strzały celne dwóch drużyn na bramkę. Możesz analizować, jak szwagier z Rakowa na komputerze, różne statystyki. Ekstraklasa to jest trochę inny ciąg przyczynowo-skutkowy. Ja zapraszam, drogi Czab, do komentarzy, które będą przysłowiami o Piaście Gliwice. Kilka takich przysłów zaproponowaliśmy. Mogą to być też teksty filmowe, tak jak zaproponował to Bartek. Serdecznie zapraszam. Myślę, że jest spory potencjał. Już jest sonda na czacie od Mateusza. Piast Gliwice, co przeplata? Trochę remisów. 8 remisów to dużo. Szymon Norbertowicz pisze, że faktycznie jednym z tych dwóch zwycięstw Piasta był mecz z Rakowem, gdzie dosłownie w ostatniej sekundzie strzelili tą zwycięską bramkę, więc bardzo blisko 9 remisów było. Trochę zaczynam mieć pretensje do trenera Wukowicza, no bo nie podoba mi się tego typu doprowadzenia drużyny. Jak to? To mi się nie podoba, a 5 przegranych daje więcej punktów niż 8 remisów. Może jakiś ktoś musi mu to rozrysować na kartce. Słuchaj Mietek, tobie się nie podoba, a trener selekcjoner przychodzi i mówi: na dziczku będziemy budowali środek pomocy polskiej reprezentacji. Takich kreatywnych zawodników potrzebujemy. No i można, i można. Słuchaj, ja to za Bukowica, a dziczek trafił do kadry. No tak, to prawda. I nawet w pierwszym składzie zagrał. No właśnie, i to nie trafił do kadry, żeby sobie potrenować z lepszymi, wyjść, wiesz, w koszulce i zrobić zdjęcie, a potem być na trybunach. Nie, pierwszy skład. To skończyło? Zremisowaliśmy z Mołdawią. A co wcześniej było z Mołdawią? Porażka. Czyli po pierwsze rozwój kadry, rozwój dziczka. Jak z tego, co insiderskie newsy mam tak, że jak trener selekcjoner Probierz rozpoczyna układanie składu reprezentacji Polski, to najpierw składa dziczka na środek pomocy i wokół niego buduje całość. Z drugiej strony, też trzeba pamiętać, że Piast ma ostatnio bardzo często bardzo słabą jesień, więc jeśli wiosna okazałaby się tak dobra jak poprzednie wiosny, to jeszcze się okaże, że te jesienne remisy nie były takie złe. Tylko muszą ściągnąć napastnika. Jak oni nie ściągną napastnika, to tam się nic nie wydarzy, bo oni ciężko się gra ogólnie nie mając żadnego napastnika. Nie każdy jest Hiszpanią z 2000, który to był rok? Jak tam Fabregas grał w ataku? 8? Nie każdy jest Rakowem Częstochowa z zeszłego roku po prostu. Okej. Okay. Nie, tam był Gutkowski. Myślę, że Gutkowski obecnie w Piaście Gliwice to by już miał w tym sezonie 4 gramki może. Wiesz, my śmiejemy się z tego wejścia Tomasza Huka, jest z czego, ale kogo on miał wpuścić? Jak on gra Feliksem, który nigdy nie był napastnikiem w pierwszym składzie, jedynym napastnikiem jest Kirejczyk, niesamowity gabigol. Pamiętajmy, że Gabriel Kirejczyk to jest gabigol z Gliwic. Naprawdę, ja bym chyba rozważył wpuszczenie Huka na atak, bo chociaż jest wysoki. To są te decyzje Wukowicza. Nie mam na żadnego napastnika,
to wezmę chociaż typa, który ma sporo centymetrów. Niesamowite. Ale to nie mają jakiegoś juniora, nie wiem. No coś... mają Kirejczyka, Gabigola. Ale no. Kirejczyk ma prawie 2 metry wzrostu, więc argument o wzroście Huka jest inwalidą, bo Kirejczyk jest wyższy. Ale fakt, że no jakby chociaż jeden napastnik przydałby się w tym Piaście, tak. Tak. To może nie jest dużo, ale to też nie jest mało, jeden napastnik do pierwszego. No były czasy, że Felix strzelał trochę bramek w tej lidze, więc... Ale on był wtedy pomocnikiem. Dokładnie, ale nie grał jako napastnik. No, Felix się nie nadaje. Ale teraz strzelał jako pomocnik. Czy tam, nie no wiem. Bo nie gra jako pomocnik, bo gra jako napastnik, bo musi. Muszą strzelać napastnika, no, koniecznie. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia. Leszek Ziętkiewicz, dziennikarz Piast Info. Jako pismak Piast Info powiem wam tak. Przy napastniku średniej klasy i wykorzystaniu 67% stwarzanych sytuacji Piast byłby pierwszy w tabeli. Z jakimiś 5 punktami przewagi nad drugim Leszek Ziętkiewicz mówi, że na to wskazują XG i expected assists. Wiele zespołów byłoby w czubie. Mocne słowa, natomiast... Ale niech sobie policzy, ile karnych miał Piast. Tak, dużo. No, a każdy karny to jest chyba 0,80 XG. Więc z tym XG też bym się aż tak nie sugerował. Ale z drugiej strony wszystkie karne chyba Piast wykorzystał, więc jakby... No tak, ale to podbija po prostu ten współczynnik dość mocno. Tak, zgadza się, ale z drugiej strony to jakby podbija, ale no te bramki zostały strzelone, tak? Bo jakby z karnych nie strzelali, jak wliczałoby się w expected goals, ale nie strzelone bramki, no to byłoby, a to kolejna okazja, która byłaby do wykorzystania. Tak, tylko czasem strzelasz gola, który jest powiedzmy z okazji, która ma wartość XG 0,15, nie? No kumam. No, all right. Znaczy, no mówmy się, wytłumaczenie XG jest w tym meczu, jest wytłumaczeniem tego XG. Pogoń też miała rekordowe XG i razem z Piastem pierwsze i drugie miejsce zajmowali. No to zagrali na 0-0 i XG sprawdziło się. A Kaniecki pisze, że jedyne X Piasta to są w końcowych wynikach. No pod tym względem zdecydowanie najwyższy współczynnik X w lidze. No, najlepsze jest to, że to jest właśnie taki sezon, że no i co, i takimi remisami to zajedziesz zaraz na jakiś środek tabeli, w ogóle na luzaku. Właściwie to się nie, przepraszam, bo zapomniałem, na Twitterze czytałem właśnie fajnego tweeta, że w tym sezonie zespoły ekstraklasy, no mówimy o wszystkich poza Beniamańkami, utrzymają się samą obecnością. No i to jest trochę podsumowanie tego wszystkiego. Barcelom Rozowicz, remisujcie, a nie spadniecie. Także trwa konkurs. Zapraszamy do komentarzy pod filmem, wtedy to nie przepadnie, będzie można zebrać, przeczytać, także jak najbardziej. Trzeba cały czas tego szukać. Mocne słowa Leszka Ziętkiewicza, natomiast no ja też nie jestem przekonany, że to jest aż tak dobra gra. Piast stał się trochę memem tej jesieni po bardzo dobrej wiosnie. No tak, ale właśnie Piast ostatnio często jest memem jesienią, więc jeszcze bym ich do końca nie skreślał. Żeby się nie okazało, że będą walczyć tam o puchary na koniec sezonu. Piast ma 9 miejsce, to nie jest mem. Znaczy, śmieszne są te jego remisy, no ale no to nadal te remisy dają mu 9 miejsce, 14 punktów. A taki Piast z duetem napastników Radomiaka, gdzie by był? O Jezus, jaki z duetem? Jakby Piast miał tego Rosze rezerwowego z Radomiaka, to w tym momencie oni by już otworzyli portal do innej ligi normalnie. No. Byliby wysoko. Ale nie mają. Pogoń Szczecin ostatnio strzelała mnóstwo bramek, już nie strzeliła. No, Piast ich po prostu zamknął, pozbawił atutów. Tyle można powiedzieć o Pogoni Szczecin w tym meczu chyba. Jak nas ogląda Damian Smyk, to obierzy świat. Napisał dobrze, że tier listę remisów Piasta należy. Tak. Myślę, że to by był świetny program. Nie no, Pogoń też została trochę stłamszona w tym meczu, bo no nie wiem, Grosicki raz chyba tak, kojarzę taką jedną naprawdę dobrą akcję Pogoni, chyba piętką do Grosickiego ktoś podawał wtedy. Pamiętacie? To była bodajże pierwsza połowa jeszcze. To tak chyba, nie wiem czy to nie ten Gor,
A, jeszcze w drugiej połowie ten Gorgon miał, też wszedł w pole karne, uderzył, nie, dośrodkowywał tak po ziemi płasko i nie było gola, ale ogólnie no, mecz był taki no, najsłabszy chyba w tej kolejce do oglądania. Nie, no zdecydowanie, Badziew niesamowity i moim zdaniem no, jakby defensywa Piasta funkcjonuje, ale jak ma nie funkcjonować, skoro w 84 minucie wpuszczasz jeszcze Huka z ławki, tak? No naprawdę... Nie, no, nie jest taki stały fragment tam Wukowicz, że Huk nie... No ale to naprawdę świadczy o bardzo złej sytuacji, jeśli chodzi o ofensywę tej drużyny. Nic nowego żeśmy nie odkryli, no, w dużym skrócie. Dobra, to kończmy te Piast Pogoń. Czy powiedz Julku, czy masz jakieś zdanie na temat odwołanego meczu Widzew Ruch Chorzów? Nie, właśnie ja chciałem się was zapytać, bo już czytam tutaj też Twittera i czy wymyśliliście już swoją teorię spiskową, dlaczego mecz nie został rozegrany, bo teoria taka, że mecz nie został rozegrany, bo boisko nie było przygotowane, było mokre i taka murawa była bardzo kontuzjogenna i po prostu zadecydował tak sędzia, jest bardzo nietrafna i nieprawdziwa. Ja mam już kilka ulubionych teorii spiskowych z Twittera. Sprawka Kanał Plus, bo im się ramówka nie spinała, dlatego został ten mecz odwołany. Z drugiej strony z Chorzowa też są już takie teorie spiskowe, że Widzew dolewał wody do boiska, a nie ją ściągał, bo miał słabą sytuację kadrową i to znowu było tak, że tak naprawdę pod Murawą stali z pompkami z wodą zawodnicy rezerwowi Widzewa i dolewali tej wody. Więc proszę was, wytłumaczenie to, że po prostu sędzia zadecydował, że Murawa się nie nadaje, nie jest wytłumaczeniem. Proszę was o wasze teorie. Leszku, masz jakąś? Moim zdaniem Filip Płatek kupił chmury burzowe, chmury deszczowe i specjalnie jako w pierwszym takim ruchu pod publiczkę kibiców ŁKS-u zesłał deszcz na stadion Widzewa, zesłał plagę deszczu na stadion Widzewa. Po prostu to pierwsze klasy, chmury deszczowe. I to się zgadza, bo kolejna teoria spiskowa, która jest też nad tym podbudowana, że w tym samym czasie, czy podobnym czasie ŁKS drugi na stadionie ŁKS-u rozegrał mecz, bo chyba tam jest lepszy drenaż po prostu, więc to też są kolejne teorie spiskowe, że to jest spisek Makisu w Łodzi i po prostu on tamował drenaże. Ale UKS nie grał w inny dzień? Nie. Nie, tego samego dnia i oto po bardzo podobnej porze. UKS 2 grał. UKS 2? UKS 2 grał na stadionie, wiesz, jakby na stadionie UKS-u i tam drenaż zadziałał. Najlepsze jest to, że tam podobno nawet dzwoniono do byłego prezesa, czy były prezes Widzewa Druszcz dzwonił do klubu i tłumaczył, bo już raz taka sytuacja była, jak odkorkowywać drenaże. Także tam chyba rzeczywiście są jakieś błędy konstrukcyjne. Ja Szkoda. Myślę, że to może być też przez to, że Łódź jest po prostu tak rozkopana, że nie ma gdzie drenować tej wody. Słyszałem, że jesteście mocno rozkopani. Tak, ale wiesz co, to akurat w drugą stronę, bo w Łodzi w miejscach, gdzie powinien być asfalt, jest dużo piachu aktualnie, więc jest gdzie wsiąkać ta woda. Jak jeszcze Łódź wybetonują i wyasfaltują, to już stadion będzie zalany na 1,5 metra. Rzeczywiście słyszałem, że to był duży temat, te deszcze w Łodzi, że nawet w wiadomościach podawali, bo dzwoniła teściowa tutaj, że jakby tam w Łodzi z tym deszczem, ja nie wyszedłem ani razu z domu od 2 dni, więc nie mam pojęcia, co tam się działo na ulicach Łodzi i tyle. No ja też szczerze mówiąc nie wychodziłem po prostu z domu i te wszystkie powodzie, jakie w Łodzi nastąpiły, jakby mnie ominęły. Nie, no, jak przekonująco brzmiał pan Tomasz Kwiatkowski choćby w Lidze Minus, tak, wczorajszej. Wydaje mi się, że rozczarowanie tych, no trudna sytuacja w tej stronie, że naprawdę było mnóstwo kibiców, którzy przyjechali na ten mecz, mecz przyjaźni, mecz dużej wagi, tak, Widzew i Ruch w Ekstraklasie, no dawno tego nie było, mnóstwo osób naprawdę bardzo zawiedzionych, no ale pan Kwiatkowski nie brzmiał jakoś najmniej wiarygodnie w tych swoich tłumaczeniach i ostatecznie Widzew też wydał oświadczenie, że no są pewne kłopoty konstrukcyjne, którymi trzeba się zająć i przykre, że stadion dość niedawno oddany no nie jest w stanie udźwignąć tego, co się zdarzyło. Rzeczywiście ja też miał pretensje
do gdzieś zarządcy stadionu, tak, a nie do kogoś konkretnego. Ale szkoda, bo ja oglądałem jakiś czas temu na Twitterze latają fragmenty w meczu jakiejś drugiej chyba ligi chińskiej, gdzie po prostu boisko było totalnie zalane, tak, że jak kopałeś piłkę, to ona leciała pół metra i grali tam mecz normalnie i to się świetnie oglądało. Więc ale myślę, wiesz, jedna konkluzja i już... Gdyby po prostu mecz przebiegał w takich warunkach, że nie da się grać po ziemi i trzeba było na przykład wszystko grać górą. No właśnie, bo to jest takie tłumaczenie było po decyzji już, że no i Ruch chciał grać, i Widzew chciał grać, i w ogóle wszyscy, cały świat chciał grać, kibice chcieli, żeby grali i że to zły sędzia, a na z drugiej strony mecz by się odbył, poszłyby ze trzy kontuzje w meczu i by było, o, ten sędzia niekompetentny do wywalenia, więc no jakby, ja szanuję decyzję sędziego, no miał takie prawo, podjął taką decyzję, to rzeczywiście też nie było tak, że to tak z niczego, to jest o tym właśnie o tyle smutne, że to jest mecz, na który wiele kibiców się szykowało, przyjeżdżało z całej Polski i tak dalej, no była taka duża otoczka wokół tego, no to jest smutne, że... Nie tak, usprawiedliwiasz sędziego tylko dlatego, że wiesz, że Widzew teraz będzie miał zaległy mecz, czyli po prostu... Ale Ruch też. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że Ruch ma największy argument, jeżeli chodzi o utrzymanie w tej lidze w tym momencie. Zaległy mecz, a zaległy mecz to jest wirtualne 6 punktów. Ale Korona też ma zaległy mecz. No ale no to w tym momencie Ruch Chorzów ma 13 punktów. No to on już jest na wysokości Górnika Zabrze. Zaraz będzie mniej drużyn w tabeli, które nie mają zaległego meczu do rozegrania niż te, które mają. Zaraz się to wyrówna i nikt nie będzie miał zaległego meczu. Albo wszyscy będą mieli zaległy mecz i wtedy każdy będzie miał porówno. Jest dużo zaległych. Z mojej perspektywy jakoś nie rozpaczałem, gdyż nie będę ukrywał, był to mecz, który nie bardzo mnie elektryzował. Z postronnego kibica takie widzę w Ruch, to tak. Szkoda, że on się pewnie odbędzie w jakimś takim w środku tygodnia, więc trudniej będzie zebrać kibiców wyjazdowych chociażby, żeby ci, którzy przyjechali, mogli znowu przyjechać. Wspaniałe komentarze czatu odnośnie tego meczu. Kuktacz, najważniejsze pytanie. Czy staw na Widzewie jest zarybiany? Bo składki biorą. Szymon Nolbertowicz. Polski Związek Wędkarski nie wydał pozwolenia na rozegranie meczu. Borat skrócony. Istniało zagrożenie atakiem aligatorów. I Adam Kaniecki, sędzia, stwierdził, że w widzewskim akwenie występuje jesiotr zachodni, który jest pod absolutną ochroną i zawody nie mogą zostać rozegrane. Julku, czy te wytłumaczenia, nie teorie, satysfakcjonują cię? Tak, tak, to mi się podoba. Borat skrócony jeszcze. Stanowisko żaby widzewskiej odkryto koło słupka. To są satysfakcjonujące dla mnie wytłumaczenia, dlaczego ten mecz się nie odbył. Dobrze, to chyba tyle. Wszystkie wątki poruszone. A, jeszcze mieliśmy omówić dzisiejszy mecz. Stal Warta, czyli mecz poniedziałkowy wszystkich poniedziałków. Dzisiaj nie ma po co... Znaczy, dzisiaj ulice będą puste w trakcie rozgrywania tego meczu. Jak wtedy... Będziemy wspominać ten poniedziałek, tak jak wspominamy czasami ćwierćfinał Euro, czy jak nasi ojcowie opowiadają, co się działo podczas, gdy Polska grała półfinał. Mistrzostw świata, nikogo nie będzie dzisiaj żywej duszy. Nawet żabki mają się zamknąć. Choć tu punkty pocztowe. O, tak. Właśnie. Jeżeli macie do wysłania pilnie pocztówki albo listy, no to wysyłajcie do godziny 19, bo rzeczywiście tak może być. No dla mnie to jest taki typowy mecz na 3-3. Remis wysokobramkowy, oba kluby znane są z wesołego futbolu, z futbolu na tak, z futbolu do przodu. To nie jest tak, że Warta ostatni raz więcej niż jedną bramkę to strzeliła bardzo dawno temu w Ekstraklasie. 3-3. Ja uważam, że Stal to bierze dzisiaj, bo Stal dawno chyba nie wygrała, a Stal musi być drużyną, która jest bezpieczna, więc no myślę, że Stal wygra dzisiaj 2-0. Ja też stawiam na wygraną Stali i stawiałoby to zarazem w dość trudnej sytuacji Wartę Poznań, bo Warta 10 punktów. To niedużo. Ruch miałby zaległy mecz i mógłby ją dogonić. No, dokładnie. Także Ruch... Warta zimą ściągnie 6 piłkarzy na poziomie pierwszej szóstki ekstraklasy, więc spokojnie sobie poradzi. I też ma mecz zaległy chyba.
Jest słuchnik, co nie ma meczu zaległego? Naprawdę, czekajcie. Nie, wszyscy mają. Nie ma, nie ma. Dzisiaj jak rozegra, to nie będzie. No to już będzie bez meczu zaległego. Śląsk nie ma zaległego meczu. To jest ten jedyny minus Jacka Magiery, że jakby nie postarał się o to, żeby Śląsk miał zaległy mecz. To jest ta krótkowzroczność Jacka Magiery jednak. Ja sam, Julku, znalazłem bardzo poważny błąd w warsztacie Jacka Magiery. Nie zatroszczył się o to, żeby Śląsk miał mecz zaległy na tym etapie sezonu. To może się naprawdę zemścić. No, zgadzam się. Zgadzam się, że widzisz, to jednak to domino Śląska Wrocław. 4-0 z Legią, nikt nie przykrywa tych błędów, bo to jest właśnie. O, 4-0 z Legią, błagam cię. Parcini pisze, czy poczekamy na ten mecz. Adam21, weźcie, nie kończcie live'a, przeciągnijcie go do następnej kalejki. Bardzo byśmy chcieli, ale jednak nie. To chyba tyle. Czy macie, panowie, jakieś słowo do narodu, słowo odezwy do naszego wspaniałego czatu? Tak, ja idę dalej czytać Przedwiośnie. Jestem w połowie. Książka lepsza, niż mi się kiedyś wydawało. Tak? No, to zaskakujące. Zawsze mi dawało się, że jest takim szczytem, jednym z trudniejszych do przebrnięcia, ale to może kwestia momentu, w którym się ją czyta i po latach smakuje. Zaskakująco wartka jak na lekturę. W sensie dużo się dzieje. Mało jest takich przestojów. Będzie coś z tego powstawało? Tak, zdecydowanie zrobił takie porządniejsze. Takie jak z lalki, takie grubsze, tak? Tak, tak. Tylko to jest krótsza książka, więc pewnie do 3 godzin nie dobija, ale tak jest, godzinę 30 celuję. I są już go całkowice na kanale u ciebie i to nie jeden odcinek. Muszę nadrobić, bo byłem na bieżąco, ale ostatnio jest ciężko z czasem. Mam do nadrobienia rzeczywiście. Polecam, dokończyłem sezon. Ja tylko mogę powiedzieć, że Przedwiośnie ma bardziej wartką akcję niż Nad Niemnem. To niedużo, ale zawsze coś. Nawet mecz Krakowi z Wartą w tym sezonie miał bardziej wartką akcję niż Nad Niemnem. Więc... Co ciekawe, no, to też nadal niedużo. Też tam w ostatnim rozdziale wchodzi na boisko Huk wpuszczony niespodziewanie. Przed Nad Niemnem, tak. Tak, to jest ten dobry moment. Dobrze, Krzysztof Kipert, Przedwiośnie okej, nie przebrnąłem zbrodni i kary. Jarek, Wielka Puszcza rozbije koronę, tym razem dowiezie. Kajetyn Haks, ja jedynie nie przebrnąłem chłopów, zapraszamy do regularnego korzystania, współtworzenia audycji na czacie, jesteśmy z wami, jesteśmy tu dla was. Dziękuję serdecznie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Zbrodnia i kara to jedna z bardziej przereklamowanych książek w historii książek. A ja się nie zgodzę. Ja też, mi się podobała. Nie, dla mnie tam by było tyle nudy. Początek bardzo fajny, ale tak generalnie rzecz biorąc, bez straty dla książki, 100 stron wycinam w sekundę. A w jakim wieku ją czytałeś? Nie, właśnie już w wieku dojrzałem, że tak powiem właśnie, dlatego z pełną świadomością i uważam, że wyciąć 100 stron to by było tak bardzo dobrze dla książki, a wyciąć 150 to było idealnie. Okej. Nie, no nie... Ja w ogóle mam bardzo niepopularną na dzisiejsze czasy opinię, ale jestem wielkim fanem ruskiej literatury i wszelkich powieści rosyjskich pisarzy. No, literaturę oddzielajmy od całej reszty, ale to ja nie na kanwie jakichkolwiek politycznych rzeczy, po prostu Zbrodnia i kara mi się nie podobała i uważam za przereklamowaną. Ja właśnie lubię takie to przeciąganie tych ruskich starych pisarzy, tak, że mogliby coś niby napisać na 2 strony, piszą na 10, a mi się to podoba. A nie właśnie, myślę, że już takie to ciągnięcie tej fabuły, o Jezus. To nie było takiej filozofii w tej Zbrodni i karze, nie? Takich dialogów, które się ciągną przez wiele stron, z tego co pamiętam, ale ja to słuchałem ostatnio na audiobooku, jak robiłem remont mieszkania, więc idealnie wchodziło pod takie na przykład skrobanie sufitu. No, okej. Okay. Zgadza się, że Zbrodnia i kara do skrobania sufitu się nadaje, bo jedna i druga czynność, czytanie Zbrodni i kary i skrobanie sufitu jest tak samo nużące i długie. Kamil Misztal mówi, że jest na omawianiu Górnika z Rakowem i zauważa, że w skrócie Kanal Plus był pokazany strzał w aut ze Spalonego. Drogi Kanal Plusie, bardzo słusznie, idź tą drogą. Warto dodać tego typu elementy do skrótów. Sponsorem kanału jest niezmiennie Superbet. Na pewno będą jakieś promocje na ten tydzień. Znajdziecie je w opisie programu. Dziękuję serdecznie. Byli z wami Bartek Szczęśniak. Dziękuję. Juliusz Sipika. Kłaniam się nisko. I byłem ja. Przepraszam za wszystko. Przepraszamy. Ja również bardzo przepraszam.